Dobry wieczór, tutaj Rudy, rzucaj, nie gadaj i gramy trzecią sesję Obcego, Niszczyciel Światów i nie będę już nikogo przedstawiał i lecimy. Dobrze, skończyliśmy na fragmencie, kiedy stoicie przy rozwalonym swoim transporterze i zastanawiacie się, co z waszym życiem dalej, a jest to ważne pytanie, bo zaatakowali. Zatokowali kolonie, Związek Narodów Postępowych, no i rozpoczęła się regularna wojna. Widzicie, że transportery po niebie latają, niektóre spadają w ognistej kuli, słychać strzały w całej kolonii. Nie tylko małokalibrowej broni, ale też dużej kalibrowo broni, jakieś czołgi strzelają, wszystko to słychać. Wy jesteście teraz w rafinerii naftowej, to jest na północy tutaj, to jest trochę oddalone od miasta, więc te walki nie toczą się bezpośrednio przy was teraz. Ale też wiecie, że stojąc przy transporterze, to prędzej czy później coś przyleci i sprawdzi, co to za transporter i dlaczego w niego trzeba strzelić, prawda? Musimy się ruszać, musimy zabrać resztę ekipy i spierdalajmy stąd. Te głupie chuje. Obawiam się, że straciliśmy kontakt z bazą. No nie pierdol. Jesteśmy mamy przesrane, ja wam powiem. No i co teraz mamy kurwa zrobić? Rozglądam się, czy gdzieś wokół jest miejsce, w którym moglibyśmy się ukryć. Jak wygląda otoczenie wokół nas? No, jesteście przy tej zrujnowanej rafinerii, która jest nieczynna, czyli to jesteście w takim industrialnym złomowisku, tak bym to opisał. Trochę rur, trochę tych beczek jakichś gdzieś tam się walających. Nie ma tu nic takiego trwałego, jak bunkier, żeby się schować czy coś. Zresztą jedyne umocnienie, jakie tu jest stałe, to jest tylko ten Fort Nebraska, reszta to jest budynki mieszkalne. No i wiedzcie też, że no jak się schowacie, to nie macie żadnej pewności, że przeżyjecie mimo wszystko, tak? Bo to jednak wojna. Sprawdzą w końcu jakieś piwnice. I na razie wygląda, jakby właśnie ten Związek Narodów Postępowych, też wiecie to, że tutaj w układzie było mało waszych wojsk i jest to problem. Oni powinni, najprawdopodobniej oni są przeważającą siłą w tym konflikcie. To android wraca się do reszty oddziału. Powinniśmy wycofać się z rafinerii natychmiast, gdyż może zostać obrana jako cel ataku. Dlatego proponuję, Ten desant tutaj, oni statki jakieś takie latające też tutaj zlatują, czy to tylko spuszczają czołgi i tak dalej? Też desantowce z żołnierzami, jak najbardziej, transportowce. Okay. Chaplin ma rację. Musimy uciekać, kurwa, te zjeby ze związku nie chcieli nas słuchać, to teraz pozabijajmy paru gości, przejmijmy transporter i spierdalajmy stąd. Jestem za. Ja proponuję bardziej niepostrzeżenie dostać się w bezpieczne miejsce. Transporter może być też celem ataku. Ten zostawimy tutaj, jest rozpierdolony, ale... Wiesz... Ich transporter weźmy. Może znajdzie się coś latającego. Android przytakuje. Rozjebanie kilku, czy nawet więcej czerwonych zawsze jest dobrym pomysłem. Widzisz, co chcecie zrobić? Chociaż raz kiedyś się zgadzamy ze sobą. Jeszcze poza grą, Chaplin nie ma pojęcia o tym, że Dante jest zainfekowana, tak? Jakby nie pamiętam, nie było takiej informacji. Chyba go nie poinformowaliście. Było ci pokazane chyba zdjęcie. Było pokazane zdjęcie, racja, było. A, dobra, czyli Android wie o tym. Że mamy infekcję w oddziale, tak? Wiesz, że coś siedzi w środku niej, ale nie do końca się raczej nie widziałeś nigdy aliena na żywo w brzuszku kogoś zwłaszcza.
Ale jakieś tam informacje o tym laboratorium i to tym, co się tam dzieje, z tego, co czytałem, to mam. Tak. Tak? Okej. Okay. Dobra. Wydaje mi się, po chwili zwraca się do was Android, że najbezpieczniej będzie udać się z powrotem do Fortu Nebraska. Jeżeli ktoś z naszych będzie tam, no to uzyskamy pomoc. A nie wydaje się, że największym celem ataków będzie właśnie Fort? Jest to też prawdopodobne. Ale tam też, jeżeli gdzieś nasze wojska będą się bronić, to największą obronę właśnie tam. No, z drugiej strony to prawda, nawet jak coś tam spieprzyliśmy teraz po drodze, to w momencie, kiedy nastała wojna prawdziwa, to liczy się każdy karabin w ręku. Nikt się teraz nie będzie zagłębiał, co tu się działo, co my robiliśmy, czy nam się udało z misją, czy nie udało. Teraz karabin, a później sąd polowy, kurwa. Jak już się to wszystko uspokoi, nie wiem. Po prostu chodźmy przed siebie, rozpierdolmy paru i zobaczymy, co dalej. Dobra, mamy dowódcę. Jak dowódca mówi, że idziemy do Nebraski, to idziemy. A wszyscy i tak, kurwa, zginiemy. Dante, nie wnikaj. No lecę, lecę, no wiem, kurwa, no ja trzeba ci urwał. Słuchać. No. Lecę na swoje jaja. O kurwa, no po prostu zaczęłam w nich wątpić, no kurwa, no gdyby... Gdyby chcieli nam pomóc, to czy by nam nie pomogli wcześniej, no ale... No chuj, no idźmy. Tak, z wami też ruszy reszta ekipy na pewno z transportowca, czyli jeszcze... pamiętam jak mają... Czyli... Mason i Silva jeszcze. To, że będą gdzieś tam za wami się błąkać, ale nie będę ich odgrywać, żeby nie zabierać wam dowodzenia. Są przykładnymi żołnierkami. Czy gdzie się chcecie udać? Po prostu w stronę portu? Pieszo? No chyba tak, chyba powoli pieszo. No nie wiem, czy mamy inny wybór w tym momencie. Może coś znajdziemy po drodze. Dobrze, to jak tylko ruszacie, jesteście dosłownie, nie wiem, z 50 metrów dalej, widzicie, że transporter desantowy przelatuje właśnie w te miejsce, gdzie byliście przed chwilą, zaczynają strzelać do waszego transportera, który tam za chwilę zaczyna płonąć i wysiadają i w tym komunikatorze, który mieliście, bo zebraliście go czy nie, bo już nie pamiętam w sumie, komunikator tego dowódcy wrogiego. Zabraliście, dobra, nieważne. I słyszycie, słyszycie w tym w komu tego, komunikatorze tego, co go tam zabiliście, że cholera, spóźniliśmy się. Towarzysz zniknął. Ale zaraz, to okay. Są jakieś ślady. Oddział Dawidowicz za nim. Musimy uciekać. Co zniknęło? Co? Mówił towar? Nie uciekajmy. Zorganizujmy na nich zasadzkę. Rozglądam się, czy gdzieś tutaj jest miejsce, za którym moglibyśmy się schować. Jakieś rupiecie czy coś, z którego można by było przeprowadzić taką zasadzkę. Tak, myślę, że opiszcie, jakbyście chcieli, żeby wyglądała ta zasadzka i się zastanowimy, czy tam są takie elementy, czy nie po prostu. A na pewno są tu jakieś budynki, może jakaś dziura, do której chcecie wejść. Po prostu opiszcie, jak chcecie to zrobić. Pytanie właśnie, czy chcemy się ukryć, czy chcemy zrobić zasadzkę, to jest jeszcze, to jeszcze nie zostało zadecydowane, nie wiem, jak reszta. Nie wiemy, ilu ich idzie, tak? Bo Chaplin najrozsądniej to po prostu chciałby najpierw przeprowadzić zwiad. Najlepiej było przeprowadzić najpierw zwiad, żeby w ogóle wiedzieć, ilu ich idzie. I jeżeli będzie ich, wiesz, za duża ilość,
wrogów będzie zbyt duża liczebność, no to wtedy się po prostu taktycznie wycofamy, tak? A jeżeli będzie można nawiązać równą walkę ze sprzętem, który mamy, no to wtedy jak najbardziej można nawiązać jakąś taką zasadzkę. Ukryć się gdzieś, podzielić na dwie grupy, czy nawet trzy. Ja jako android niewiele wam pomogę, bo jestem niewalczącym modelem, ale wydaje mi się, że można by coś takiego przeprowadzić. Ja bym to widział tak, że nie wiem tylko, czy da się nawet jakąś krótką odległość gdzieś ten transporter przepchnąć, czy tam, nie wiem, czy poprowadzić kawałek, żeby on na przykład był taką czymś, co będzie widoczne z daleka, pomiędzy gdzieś jakimiś budynkami, tak żeby było to coś, co ich zainteresuje, żebyśmy mieli pewność, że oni tego transportera dojdą na przykład zbadać, a my będziemy tak umiejscowieni, że... Wy już odeszliście i oni ostrzelali wasz transporter. To ci sami? Tak. Oni przelecieli, ostrzelali wasz transporter i wylądowali, bo to było miejsce ich spotkania w sumie, to przecież ta rafineria. A wy jesteście teraz trochę dalej, już zaczęliście odchodzić i to się w tym momencie zaczęło dziać. No dobra, czy możemy zakładać, jak widzieliśmy transporter, który nas ostrzelił? Znaczy oni idą, słyszałeś też w radiu, że idą po prostu za wami, że widzieli ślady na śniegu i idą po śladach. Zostałem się w takich transporterze, może być ludzi, nie? Do 15, więcej nie. To sporo. No ale to też jest pewne, że nie wszyscy pójdą, tak? Bo część musi zostać w transporterze. Pilnować transportera. Ja zastanawiam się po prostu nad jakimś sposobem coś, żeby przykuło ich uwagę, tak? Odwrócił uwagę od nas. A który z was jest lepszy, który z nas jest najlepszy w obserwacji z naszego oddziału? Który z was się w tym specjalizuje? Dublin już pyta bezpośrednio całego oddziału, widząc, że tutaj... Na pewno nie ja, ja jestem od strzelania i napierdalania po ryjach. Dante? Jestem takie najlepiej. Rzymiewski? No jak trzeba coś zobaczyć, to się zobaczy czasami, nie? To Rzymiewski, ruszaj na zwiad i przez komunikator nam powiesz, gdzie oni są, a my skryjmy się i rozglądam się, czy jest gdzieś jakaś kupa gruzu, która jest na tyle prześwitująca, że można by jakby z pomiędzy szpar wycelować broń i strzelić w kogoś. To idę. Widzicie generalnie, że Żmijewski cały się poci i ma takie rozbiegane oczy i ogólnie wygląda na zestresowanego generalnie. Tak, jest tam z resztki ciągnika, po prostu przemysłowego ciągnika, czyli no, to na pewno jest z grubej stali, to można się za tym schować. Obok niego jest jakiś murek, za którego można wyglądać i strzelać. Też pewnie jest tam coś, na co można by wejść wyżej, jeżeli ktoś by się uparł, ale to wiadomo, jak wejdzie się wyżej, to się też łatwo do niego strzela też z drugiej strony. Bo nie jest to żadne jakieś okopane stanowisko, ale gdzieś jakieś tam kupa złomu, na którą można się wdrapać jakiś. Dobra, Hammer, Dante za ten mur i czekamy, co nam powie Żmijewski. I Chaplin od razu odwraca się i idzie się schować za ten mur. Ja też szukam miejsca dla siebie takiego, które uważam za dogodne, tak? Boję się ustawić. Mniej więcej taktycznie, chociaż wiem, że już warunki już stresowe mogą pozwolić na to, że coś się wpierdoli, ale no, trzeba próbować. Może ci podpowiem, panie Żmijewski, że pan ma wykrywacz ruchu w kieszeni. A ja... A ja, mistrzu gry, pozwolę sobie skorzystać teraz z mojego... przedmiotu, który jest dla mnie wyjątkowy i... No to opisz, co robisz. Ale w taki sposób, jak się ukryje, więc oni tego nie widzą. Tak. Nie widzę, chciałbym, żeby tak pozostało. Tak. Wiesz, dobrze, wyjmuję z jednej z sakwy strzykawkę, ampułkę, z drugiej sakwy naciągam tą strzykawkę, leciutko wypróbowuję ten kilka drogocennych kropelek strzela na zewnątrz. Oczy Dante się... Dante, oczy Hammera się rozszerzają.
swego rodzaju niezdrowej ekscytacji. Podciąga rękaw, wbija strzykawkę, dość gwałtownym ruchem, może trochę zbyt gwałtownym to robi. Widzicie, jak jego ciało sztywnieje, oczy źrenice się bardziej rozszerzają. Oddech przyspiesza, puls, ciśnienie wzrasta, staje się w tej chwili po prostu maszyną do zabijania. Tak, i możesz sobie jeden punkt stresu odjąć. Dobrze, panie Żmijewski, jak pan chce ich obserwować? Jak mogę wykorzystać ten wykrywacz ruchu? Co on mi tam robi? Po prostu go włączyć. Kojarzysz na pewno z filmu Alien, takie pikające, które mówi, że Alien podchodzi do ciebie i zaraz zginiesz. To też działa na ludzi. No dobrze, to na razie jeszcze go nie włączam, na razie idę... Przemieszczam się dosyć nerwowo pomiędzy tymi ruinami tej rafinerii, tak, żeby znaleźć jakąś dogodną pozycję obserwacyjną, a przemieszczając się może to pikanie to byłoby nie najlepsze, tak, więc wypatruję ich, dochodząc do jakiegoś punktu kontrolnego, jak znajdę się w jakimś bezpiecznym miejscu, to dopiero wtedy zapuszczam ten wykrywacz ruchu i obserwuję, czy oni są, gdzie oni są, skąd mogą przyjść i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jako, że sam się nie poruszasz, to pewnie to nie jest ciężkie się tam schować. Tam jest wiele jakichś takich miejsc, gdzie można przycupnąć na chwilę. Bo oczywiście w wykrywaczu też pikanie można wyłączyć, już nie bądźmy tacy wredni, tak? Dobrze, no to tak ale wykrywacz tak. Pokazuje, że jakieś 70 metrów od ciebie jest 8 przesuwających się w szyku bojowym obiektów. Mam rzucić sobie na obserwację, czy to wszystko, co... Nie, no, bo to on automatycznie to pokazuje. Automatycznie. No dobra, no to włączam ten komunikator. Sprawdzam, czy z oddziałem swoim tutaj bezpośrednio się mogę połączyć, czy to czy jest zakłócane. Tak, na takie małe odległości działa jeszcze. 8 idzie, kurwa, 8 idzie, rozpierdolę ich wszystkich tutaj. Uspokój się, Żmijewski, i wróć do nas. Idą od... z północy idą, tak? Czy z którego kierunku? Tak, z północy. Ile ich tam masz? Wykrywacz 8 widzi. Tempo... no... chyba przeczesują teren. Są... wyglądają, przejdą, tak wiesz, dosyć skrupulatni. Kurwa, to może wychodźcie tutaj i po prostu rozpierdolimy, jak podejdą. A ma ktoś jakieś materiały wybuchowe? Moglibyśmy po prostu zagrodzić im drogę do nas, czy coś takiego. Materiałów wybuchowych nie, ale mogę im sprzedać z granatnika. A byłbyś w stanie zaskoczyć ich tym granatnikiem i w miarę prędko dołączyć do nas? Żmijewski myśli przez pierwszą myśl sobie, przez pierwsza taka myśl była taka, że nie, bo zdejmę kilku, a potem co? Ale w sumie, no dobra, byłbym w stanie tam, postaram się, rozpierdolę ich po prostu. Czy ja mogę za pomocą tonu jego głosu przez komunikator ocenić, jak bardzo on jest w ogóle zdolny do działania? Czy on jest poczytalny? Jak bardzo, w jakim stanie jest poczytalny? I czy jest zdolny wykonać ten rozkaz w jakiś taki... Czy on jest po prostu zestresowany? Czy on brzmi jak normalny Żmijewski, czy jak Żmijewski, któremu coś podjebało? Kiedy Żmijewskiemu coś nie odjebuje. Ale się chciałem powiedzieć, że w sumie brzmi nie jak co dzień. Aha, czyli nie ma jakiejś takiej różnicy w tonie głosu i tak dalej, tak? No, jest podekscytowany na pewno jakiś tym, tak myślę. To co, niech ci Żmijewski powie, jaki jest jego głos. No właśnie. No, wiesz, generalnie odkąd ta cała sytuacja z tą bitwą wcześniejszą się wydarzyła i odkąd Chaplin wyszedł, to Żmijewski jest no taki rozbiegany, taki nerwowy, wiesz, generalnie nie potrafi skupić się na jednym miejscu, tylko widziałeś, że gdzieś co chwilę gały mu się obracają w jedno i w drugie miejsce,
jakby po prostu go nosiło, żeby coś zrobić, tak? Zruszki potu i tak dalej, no ale do tej pory się ciebie słuchał i generalnie robił to, co miał robić, więc dalszą ocenę musisz sobie przeanalizować w swoim mechanicznym mózgu. Amer, Dante, znacie go na tyle dobrze, że możecie mi chyba powiedzieć, czy będzie w stanie znienacka ich zastrzelić tym ostrzelać tym granatnikiem i wycofać do nas, prawda? Jak to na wojnie, to niczego nie może być pewnym, no. Zna się na robocie. A czy zdąży spierdolić po wystrzale? Kto to wie. Ja bym wolał zrobić tą zasadzkę tutaj, żeby on się ukrył z nami, jak oni się pojawią, wystrzelił z granatnika, a potem my zaczynamy strzelać wszyscy, nie? A nie tak, że on jest oddzielny i zostaje potem sam. Nie lubię skurwysyna, ale jestem przecież częścią oddziału. Ty z tym etapem nie pamiętasz, ale pamiętasz ty, Hammer, co się ostatnio stało, jak sam kurwa został, no? No właśnie. Żmijewski, odłóż granatnik i wróć do nas na z góry ustalone pozycje. Bez odbioru. Dobra, to wracam. Chociaż wolałbym przypierdolić, kurwa mać. No i się wycofuję, no jak tak mówią, to... No tak, kiedy do nich docierasz, oni są już blisko. Oni już tam, to jest dosłownie, masz kilka sekund tylko, żeby się gdzieś schować i oni zaraz powinni być w zasięgu waszego wzroku. Jednak oni też się przemieszczają i to są dosyć małe odległości. No to granatnik zostawiam w moich rękach, będę z niego strzelał, tylko po prostu razem z resztą, tak? Dobrze. To... Zrobimy. Trochę rozpierduchy zrobimy. Widzicie, że nagle, no jak tam się przypatruje, rzućcie sobie na początek na właśnie spostrzegawczość. Zobaczymy, jak szybko ich zauważycie. Czy jak? I kto chce. Kto chce wypatrywać wroga, oczywiście. Observation, tak? To jest. No to wszystkim się udało, aż Mijewskiemu mu jeszcze bardzo mocno się udało, bo proszę wykonać rzut na stres, na panikę. Dobrze. O kurde. To już wiem, co robię. O ja. Tak, okrzyk bojowy z granatnikiem w ręku wyszedł z tego. Coś mniej więcej w tym stylu. Aaaa! Tak, dodajcie sobie wszyscy jeden punkt stresu. Wielozdziałem. Ile można czekać, rozpierdolmy ich, kurwa! A nie, przepraszam, nie dodajecie sobie stresu, ale musicie wykonać rzut na panikę wszyscy. Oprócz Chaplina oczywiście, bo Chaplin nie panikuje, bo jest androidem. I nie stres, dobra. Nie dodaj stresu, ale kliknij sam stres, żeby... Hammer zaczął się trząść. Dante też. Cóż, ale na pewno krzyk zwrócił uwagę waszych adwersarzy i czas... Czy ja mogę teraz użyć tego, ja dobrze to rozumiem, tego szału bojowego? A jak tam brzmi ten szał bojowy? Nie, to musi, nie, chyba nie. Nie uciekasz, ani nie próbujesz się chować, kiedy sobie bierze w łeb. Zamiast panikować w obliczu śmiertelnego zagrożenia, zmieniasz swój strach w agresję. I używasz go jako broni przeciwko swojemu wrogowi. Możesz aktywować efekt szału bojowego, kiedy wykonujesz test paniki. Tak, jak najbardziej. No, aktywuj. Dobrze, to zaczynaj. Powiem tak, to zaczynaj, żeś. To się, no ten czoł bowiem się rzuca po prostu, czy nie? Nie, czy nie, on no, działa. To po prostu zamiast panikować, zaczynasz, no wpadasz w czoł bojowy. Zamiast się trząść, czy coś tam... No wiesz, no wychylam się za zasłony i seria. Tam wyszedł ci test obserwacji, więc jak najbardziej już widzisz wrogów. Są żołnierze. To każdy wygląda tak samo, żołnierz, co tam będę dużo opisywał.
cóż. No ale jesteś w szale bojowym, tak? Jeden sukces, jeden stres, tak? Jeden sukces, jeden stres, tak. I rzucam stres. Tak. Upuszczenie przedmiotu. Że to jest smart gun, no to go nie upuścisz, tak? Może raczej, wyśliznie ci się z rąk, ale nie musisz go zbierać z ziemi, bo on przecież wisi na tych szelkach na tobie, więc on tam po prostu obślizgnął ci się z tego wszystkiego, wyskakując ze rogu, po prostu zbyt gwałtownie szarpnąłeś i po krótkiej serii po prostu ci się obślizgnął. Jeszcze mam takie pytanie mechaniczne, bo w zasadzie po co są skill tak jak Ranged Combat i tak dalej, skoro my rzucamy na, rzucając na broń daną, a nie na samą. To broń. Automatycznie przeliczę po prostu ten fandry. Już dodaję sam. Okej. Kości. Plusiki, tam już nie wybierasz co do czego, tylko on automatycznie to zlicza już przy broń. Ale to rzucasz z tego. Z broni tej, czy... Tak. To rzucasz to, jakbyś połączone te skille miał. Po prostu tam zręczność plus range combat i tak dalej. To, co broń ewentualnie dodaje. Dobrze. Wszystko w obrażenia, czy chcesz coś, jakiś efekt na nich wywrzeć? To są jakieś do wyboru, czy... Tak. Już ci mówię. Tylko znajdę w podręczniku szybko. Jakbym pamiętał, która to strona, by było jeszcze łatwiej. Dobra. Za każdy dodatkowy sukces, który wyrzuciłeś... A nie, ty tylko jeden wyrzuciłeś, dobra, to nieważne. Przepraszam. Czyli nie mam żadnej dodatkowej. Nie, ale zadajesz 4 obrażenia, bo sukces plus smart gun, co nie? Chyba tak to działało. Dobra. Ale tak z ciekawości, bo to ja rzucam 3 kośćmi, tak? Jak rzucam na ten... A mój skill... Trzeba kościół. 4. No to nie jest 3, jak. 12 czarnymi i 3 żółtymi. Dobra, sorry. Po prostu na 12 czarnych miałeś 0 sukcesów. Mistrzostwo, nie? Tak. Ciężko uwierzyć. Dobrze, to wejdziemy teraz w inicjatywę jakąś, a tak se zrobimy losową, na moim gust losową, więc będzie pierwszy Hammer. Drugi będzie... Chaplin. Myślę, że Żmijewskiego damy 4. Dante będziesz 5, a oni będą 6. Dobra. Dobrze, no to Chaplin, teraz ty. Android dalej się ukrywa. Nie ma broni przy sobie, żadnej. Więc zerka tylko na pole, jeżeli może, to chciałbym jakby przeobserwować, czy mogę pomóc żołnierzom mi podległym w znalezieniu dla nich najbardziej dogodnego celu na przykład. Możesz też stres spróbować redukować tym dowodzeniem albo z paniki tego. Panikę kończyć, na przykład Dante możesz. Dobra, to wtedy, no to spróbujmy. Test dowodzenia, jakąś tam mowę motywacyjną i coś takiego. Dobra, to najpierw rzućmy. Sukces. O. Więc zwykłość do Dante, mowę motywacyjną. Nawet nie tyle do samej Dante, co po prostu przez komunikator wszystkim mówię: żołnierze, spokojnie, mamy ich w potrzasku, wyjdziemy z tego cało. Nie panikujcie, 3 wdechy i będzie dobrze. Tak, i Dante, się czujesz uspokojona. Już kończy się twoja panika. Dobra. Coś odklikuje? Słucham? Jak odkliknąć tą panikę? No nie wiem, spróbuję jakoś.
Właśnie jak na to klikam, to mnie... Prawym przyciskiem myszy. A, dobra. To... Nie spodziewałam. Dobra. Zgit. Dobra. I po Chaplinie chyba coś, bo tylko mowy wygłaszasz, tak? No, a ile jeszcze rzeczy mogę zrobić, jeżeli mogę coś jeszcze zrobić? No, możesz gdzieś pójść, możesz czymś rzucić, możesz... Ja nie mam nic do rzucenia, jestem w schronieniu, ale chciałbym jeszcze właśnie sprawdzić za pomocą obserwacji, czy mogę podpowiedzieć reszcie składu, kogo najlepiej je zładować. Pomoc, czyli akcję pomocy po prostu chciałbyś zrobić? Mhm. Myślę, że tak. Dobra, to rzucam na obserwację, czy na... Comtech, co to? Comtech to jest... te komputery, komunikacje, wszystkie te. To rzucam na obserwację, żeby znaleźć cel, czy na dowodzenie, żeby pomóc w dowodzeniu, jakby... Żeby zarządzać... Po prostu wszyscy dostaną plus jeden do rzutu, modyfikator. Mhm. Dobra. No to słyszycie dalej przez komunikator, jak Chaplin mówi: jeżeli zaatakujecie tych zewnętrznych żołnierzy, mamy 75% szans na to, że wyjdziemy z tego cało. To dobry cel. Tak jest. I słysząc to, Żmijewski co czyni? Żmijewski atakuje tam, kurwa, z tego granatnika swojego, tych, do których mówił, żeby atakować Chaplin, no. Jebać ich wszystkich, rozpierdolić, nie? Proszę bardzo, strzelaj. Nie zdychają. Trzeba się podkraść do nich, tak? Jeszcze? Nie, czy może już się zaczął ten konflikt. Oni, wiesz, już gdzieś tam pozycję zajmują. Dobra. Bardzo proszę. Jest zajebiście, no. No nie, no, jest 5 sukcesów, więc to wiesz, to nie jest... To nie jest źle. A granatnik sam z siebie ma 9 obrażeń, słuchaj. To jest dużo dosyć. To mi się wydaje, że to są kości, po prostu, którymi się dorzuca te obrażenia. To jakoś tak było. Niestety zapomniałem, ale szybko doczytam. Ale na co chcesz przeznaczyć dodatkowe sukcesy? Od razu cię zapytam. No jak to na co? Na obrażenia, pierdolić ich. Żmijewski chce rozpierdolić. Tych ze związku, bo go wkurwili, no nie szanują go, do widzenia. Dobrze. No, przy okazji rozumiem, że ma stres rzucić, tak? Tak, oczywiście. Czekaj. Aha, to strzelam czy uciekam? Strzelasz, a potem uciekasz. Literalnie. Wypadasz tam, strzelasz i i spierdalasz. Tak to mniej więcej wyglądało. Szybki granatnik, po czym Żmijewski zaczyna biec przed siebie w drugą stronę. Nie do końca wiadomo, o co mu chodzi, ale oczy przymknięte, spierdala po prostu. Ale trafił przynajmniej. Tak, trafiłeś w dwójkę za Makura, która się chowała w jednym miejscu, więc oni, no, wybuchło to przy nich. W tym nawet momencie wszyscy, oprócz w sumie Żmijewskiego, bo on zajął się uciekaniem, widzicie, że to są syntetyki. To są androidy bojowe. Bardzo niebezpieczny wróg. Widzę, że permanentna trauma się trafiła Żmijewskiemu. Ciekawe. Tak. Pamiętaj, potem zrzucimy sobie, jaką masz pełnomentną traumę. Ale teraz Dante już bardziej uspokoja, na ręce się stały się trząść, ale... I to cóż... Jak właśnie patrzę... Skoro widzimy, że są niebezpieczni, to chyba nie wiem, czy nie najlepiej ich granatnikiem. Wydaje się to dobrym pomysłem. To robimy. Uj. Tak, rzuć sobie na stres, może coś ciekawego będzie. Mhm.
jednak przemowa Chaplina była za słaba. Znowu zaczęłaś się trząść cała i rzuciłaś tym granatem, wystrzeliłaś tym granatem, ale no, poleciał po prostu w niebo ten granat i wybuchł gdzieś tam, ho, gdzieś tam. To nie było udane, to nie było to. Dobrze, czyli teraz znowu panikuję, tak? Tak, znowu panikujesz. A tak, już mi się sama się zaznaczyła, dobra. Tak, znowu panikujesz. W tym momencie słyszycie głos z tamtej strony. Poddajcie się, jest nas więcej. Nie macie szans. Złóżcie teraz broń, a obiecujemy wam uczciwy proces i nie zabijemy was. Gnijcie pierdolone komuchy. Tak wiesz. Strzelaj. To jest moja jedyna odpowiedź. Hammer wysunął się na pozycję ambasadora. Wszystko w obrażenia, czy w coś innego też? A co mogę? Bo nie przeczytałeś w końcu. Możesz przygwoździć wroga ogniem, muszą wykonać test paniki, no ale oni nie panikują. Możesz zdobyć lepszą pozycję strzelecką. Możesz zrobić, że cel upuszcza broń lub inny trzymany w ręce przedmiot, ty decydujesz który. Przeciwnik pada na ziemię lub zostaje odepchnięty w tył, przykładowo przez śluzę. Nie, wszystko w obrażenia. Wszystko w obrażenia. Strzelałeś do tego samego czy inny cel? Do tego samego. Trzeba eliminować wrogów. Ten adroid już na pewno nie będzie działał. Wygląda jak sito w tym momencie. Jak wypieprzasz z niego ze smart guna, to po prostu wygląda jak sito. Wiesz, nie? Tak, to już nie będzie. Ale teraz rzuć sobie na stres, zobaczymy, co jeszcze się stało. Tak, i to wszystko wywołało na tobie jakiś szok, który cię po prostu zatrzymał. Może patrzysz się na te rozerwane zwłoki, jako może to jest dziwna fascynacja, może to nie jest wcale jakiś strach, ale tak czy siak stracisz swoją następną rundę. Znaczy wolną akcję, czyli będziesz mógł biegać. A powiedz mi, że strzał bojowy to jest jakoś ograniczony w ilości używania? No w sumie to nie. No to ja cały czas zamiast panikować, to się obuję. Racja, możesz cały czas to robić. Bardzo pasuje też do mojej postaci. Racja. Dobrze, to po Hammerze był nasz android, bojowy, tak. Jeszcze rzucę, bo jeszcze tam macie dwóch towarzyszy, to rzucę im. Zobaczymy, jak im pójdzie. O. Ups. No, te też wykorzystali granatniki i poszło im o wiele lepiej. Cóż. To co, więc Chaplin, to co widzisz, że w tym momencie oni zaczynają się wycofywać, jednak salwa z granatników i smartguna trochę za dużo chyba dla nich i po prostu zaczynają się wycofywać. Ale zanim się wycofają, jeszcze strzelą sobie do kogoś. Do kogo? Do Żmijewskiego, bo jak debil ucieka. Ale strzelą tylko raz. Dobrze. Ale masz dzisiaj szczęście. Żmijewski dobrze spierdala po prostu. Kule latają wszędzie wokół ciebie, ale nie w ciebie. No jak szturmowcy z Gwiezdnych Wojen, po prostu cała seria leci gdzieś wokół ciebie. No. Dzisiaj no, siły wyższe są z tobą. Przy takiej puli to rzeczywiście. Żmijewski się tam gdzieś chowa i próbuje się uspokoić z tej swojej paniki.
tak naprawdę... Znaczy, myślę, że to będzie wyglądało tak, że biegniesz i w pewnym momencie oglądasz się, a tam nikogo już przy tobie nie ma i... O, kutwa. A wróg widzicie, że no, zaczęli uciekać po prostu, uciekli. Wycofali się, ostrzeliwując, niestety nieskutecznie ostrzeliwując się, ale na tyle was to przytrzymało, że nie... No nie możecie po prostu za nimi biec i strzelać do nich. Czy może, widzę, to, znaczy już... możecie, ale to wiąże się z ryzykiem postrzału oczywiście. Mogę teraz jeszcze uspokoić moich towarzyszy? Na koniec? Czy już przeszliśmy, że tak powiem, z walki do... Już uciekli, tak? I tak, koniec walki. Uciekli, tak. Możecie sobie tą panikę odznaczyć. Już nie panikujecie. Rzemijewski, dobra robota. Ja patrzę po raz pierwszy na Rzemijewskiego z podziwem i jeśli nie będzie się jakoś słuchał, to klepnąłby tak powiem, masz jaja. Wszystko może by tak było, gdybyście wiedzieli, gdzie jest Rzemijewski, bo Rzemijewski gdzieś uciekł. A, nie ma go. Nie ma go, nie widzicie. Teraz się rozglądacie, Rzemijewskiego nie ma po prostu. No, słyszycie w komunikatorze tylko, jak kurwa już? Zdechli wszyscy? Można wracać? Rzemijewski, wracaj! Jest bezpiecznie. To dobrze. Kurwa, nie wiem, co mi odjebało. To wszystko... A wy znajdzie drogę, gdzie wrócić? Tak, wystarczy po śladach wrócić. To wszystko przez te dziwne eksperymenty, kurwa. Odznaczenie paniki to jest po prostu powrót stresu do zera, czy jakoś inaczej? Nie, to jest brak paniki po prostu. Prawym przyciskiem myszy. Panika. A, widzę, dobra. Więc co dalej? Aplin, pierwsze co robi, jak widzi, że już Rzemijewski wrócił, to rozgląda się po żołnierzach, sprawdzając, czy wszyscy są cali, czy nikt przypadkiem nie potrzebuje żadnej pomocy medycznej, sanitariusza. Ja robię to, co mówiłem, zanim, jak myślałem, że Miejski jest z nami, bo dla mnie to nie uciekał, tylko miał po prostu biegał pomiędzy kulami na chillu, strzelały wokół niego jak po prostu właśnie, jak powiedział, jak szturmowcy, więc jestem pełen pod wrażeniem pozytywnym. Kurwa, Hammer, żyjemy. Jak się stąd wydostaniemy, to może obijemy sobie mordy w jakiejś knajpie, ale teraz kurwa trzeba stąd spierdalać. A potem ja zaklejemy ryje. Dobra, słusznie. Co to kurwa było? To te syntki jebane? W sensie bez urazy, Chaplin, ale wiesz. Żadnej urazy. Nasze to co innego. Ty chociaż broni nie masz, tamte to kurwa nie wiadomo co. Android stoi bez słowa, tylko widzicie, że jakby odlepia jednego wąsa, wyciąga pudełko, w którym ma ich cały zestaw i przylepia drugiego, już nie zakurzonego, taki świeżutki jest. I jest to wąs, który przypomina idealnie Charlie'ego Chaplina. Starą gwiazdę z początków kina, z naprawdę z dawnych, dawnych lat. No kurde. Wybaczcie, ale to silniejsze ode mnie. W porządku. Wykonaj test empatii, zobaczymy jaki trwały uraz psychiczny dostaniesz. A no tak. Już ci mówię. Samą empatią rzucasz bez kości, tylko bez umiejętności. Gratuluję. Rzućka szóstką. Wspaniale. Alkoholizm. Wpadniesz w alkoholizm. A to w takim razie... W takim razie to zachlewanie pały w tej knajpie nie bez powodu się tutaj pojawiło. Tak.
wojna wokół was trwa nadal. O ile odparliście ten oddział, to wiecie, że oni mogą wrócić zaraz, więc czas podjąć dalsze kroki. Czas albo ruszać, albo gdzieś się schować na chwilę chociaż. Musicie coś wymyślić. Co robimy? Wracamy do dowództwa? W dupie nas mają. Mówię wam, wrócimy albo zginiemy broniąc tej cholernej bazy, a jak nie zginiemy, to nas i tak powieszą za jaja, nie wiadomo za co. Jaki masz inny pomysł? Nieważne gdzie idziemy, teraz się kurwa musimy trzymać razem, bo znowu tacy nam wylecą. Nie możemy się rozdzielić, musimy razem ustalić gdzie dalej, co, jak. Obawiam się, że Żmijewski ma rację. Mówi android i ewidentnie jakby zmienił zdanie na temat tego, co ostatnio mówił, że dobrym pomysłem jest fort. Wydaje mi się, że Żmijewski ma rację i że powinniśmy uniknąć fortu. A gdzie teraz? Czy mamy jakieś miejsce, w którym myślicie, będziemy bezpieczni? Zarówno od naszych, jak i od wrogów? Ale nigdzie nie będziemy bezpieczni. Ktokolwiek wygra, to... A wygrają raczej wrogowie, to zapanują nad całym tym miejscem, no. Albo je zlikwidują w ogóle, wysadzą jakiś potężnymi ostrzałem, no. Musimy się wydostać z tej planety przede wszystkim. Jeden sposób na wydostanie się z tej planety, podejrzewam, że został zablokowany wraz z inwazją. No, ale nie mają tutaj jakichś transporterów latających, czy innych tych? Co, zrzucają ich tak po prostu? Musieli, kurwa, tutaj ten desant jakoś przeprowadzić. Jak porwiemy statek, chociażby niewielki, związku, no to przedostaniemy się przez ich blokadę przecież, nie? O ile nie będzie wypełniony syntetykami, tak jak ten, z którym mieliśmy do czynienia teraz. No to syntetyki się rozjeby, no a potem odlecimy. Obawiam się, że szanse naszego składu na rozwalenie oddziału syntetyków to jakieś 35%. To lepsze niż zero. Jeśli będziemy tak siedzieć, to szanse na przeżycie to są zero. Więc... Wiecie, że w forcie Nebraska był ten wielki statek kosmiczny, który miał służyć do ewakuacji, prawda? Sam fort Nebraska jest też windą kosmiczną, którą można, no co prawda trochę niebezpieczne to robić podczas wojny, ale da się nią na orbitę wyjechać. No cóż, znacie jakieś inne miejsce, gdzie mógłby być statek oprócz Nebraski? Jeszcze był też jeden w porcie kosmicznym. Wiecie, są strategiczne miejsca, które są na pewno najbardziej chronione, nie? Najcięższe walki nie są. Ale z drugiej strony chyba nie mamy wyjścia. Jak tak rozmawiacie, wy siedzicie w miejscu, czy gdzieś podróżujecie? Nie no, idziemy, cały czas marszujemy w kierunku, póki co, tego chyba fortu, nie? Okay, w sensie, tak. No, naszej cywilizacji. Dobrze, więc kiedy wchodzicie między budynki już, bo w końcu wychodzicie z tego terenu rafinerii i wchodzicie już do dzielnicy północnej, między budynki mieszkalne, to widzicie, że kiedy wychodzicie tak za rogu, widzicie, że pod budynkiem stoją cywile, jakimś mieszkalnym, siódemka cywilów, i celują do nich żołnierze ZPN. Pięciu. Wygląda, jakby mieli zaraz ich rozstrzelać. Interweniujemy, nie?
pytam przez komunikację. Przepraszam, jest trzech, pomyliłem. Trzech, nie pięciu. Trzech? No to... Interweniujemy? Jesteś dowódcą. Ale tak. Jeżeli to ode mnie zależy, to należy ich natychmiast powstrzymać. Zróbmy to. Czelamy, kurwa. I strzelamy. No to strzelamy. Jak strzelacie, to oczywiście, to zeskakujecie ich w tym momencie, więc możecie przed inicjatywą jeszcze do nich strzelić, proszę, że każdy kto chce strzelać. Przypominam tylko, że strzelanie z granatnika będzie złym pomysłem, bo tam stoją cywile. Oczywiście. To jest ryzyko, na które jestem gotowy. Dobrze, to zacznijmy od stresu, panowie. Myślę, że to jest trochę nieadekwatny rzut na panikę do sytuacji, więc nie zastosujemy tego tym razem. Ale no, ręce wam trochę zadrżały i to jest po prostu zamiast jednego celnego strzału, to cała seria po prostu prujecie. Za to Dante nie pruje, Dante profesjonalnie ich po prostu załatwia. To szybko, trzech żołnierzy stało, byli do was bokiem, teraz trzech żołnierzy nie stoi. Zmienili od się razu, w krwawy ochłop. Od razu krzyczę do cywili. Cywile widać, że są roztrzęsieni, co wiesz, nagle celowali do nich, nagle przed nimi się zmieniają w krwawą miazgę. No jednak smart gun nie jest bronią do precyzyjnego likwidowania. Krzyczę w ich kierunku. Tu kosmiczni Marines, jesteście bezpieczni. Dziękujemy panu. Dziękujemy. Widzisz, że tam taki starszy mężczyzna ci odpowiada. To znaczy, że jesteście tu, żeby nas uratować. Zabierzcie nas ze sobą, bo nas zabiją tu. Musicie gdzieś schować. Nie możemy was zabrać ze sobą. No ale proszę. Tu są kobiety. No i podchodzą do was po prostu, żebyście ich ochraniali. Dobra, hammer na tyły. Będziesz pilnował, żeby nic się z nimi nie stało. Żmijewski, prowadź. Dante, stój między nimi, między tymi cywilami. Ja też się tam... No, próbuję ich jakoś przeprowadzić przez to. Tak jest. Ci cywili to jest jakieś po prostu zbierane na 7 dorosłych w różnym wieku. No, wojna dopiero się rozpoczęła, nie wyglądają żałośnie. To są jacyś pracownicy po prostu tutaj lokalnego tej wydobycia. I dalej do fortu, tak? Ale dosłownie przeszliście jedną przecznicę, tak to się chyba tam nazywa, i słyszycie huk wystrzału. Omijamy? To jest gdzieś, nie wiecie gdzie, to jest echo się odbija między uliczkami. Wszyscy ci cywile od razu przypadli do ziemi, wy pewnie zajęliście miejsce, no ale po tym jednym strzale nic więcej nie ma, nikt was nie atakuje. No to widzisz... Mamy cywili, nie możemy się narażać. Dante, do ciebie będzie to. Widzicie, tak, że Dante ma czerwoną plamę krwi na piersi. To ja od razu, jak zauważam to podbiegam jako sanitariusz, tak? Żeby sprawdzić. O kurwa, Dante, dostałaś. Ty. Ale ty, Dante, nie czujesz, żebyś dostała. I Chaplin od razu to widzi, że jej po prostu krwawi z nosa. Dante, krwawisz. I pokazuje na nozdrze. Kurwa, co się dzieje? Przecież nie dostałam. Sprawdzam jej temperaturę i generalnie stan fizyczny, w jakim się znajduje. No bez testu medycznego, no to pewnie to coś w środku w nią już zaczyna... psuć jej organizm, stąd pewnie to krwawienie z nosa.
Dante, nie masz już za dużo czasu. O cholera, chyba na to wygląda. Trzeba cię natychmiast zabrać do fortu. Musimy... W porcie znajdują się laboratoria. Może ci to tam wyciągną. Może, może tak, może nie. Zobaczymy. Ochrońmy tych cywili i tak do portu idziemy. Zobaczymy na miejscu, co się okaże. Mogę na komunikatorze wyłączyć na przykład Dante i zadać pytanie Hammerowi i Żmijewskiemu tylko? Tak, tak. To dokładnie tak Android robi, tak żeby nikt nie zauważył. Wyłącza po prostu Dante z komunikatora i mówi: Hammer, Żmijewski już po niej. To niebezpieczne, żeby z nami wędrowała w kierunku fortu. To zagrożenie zarówno dla Marines, jak i dla zwykłych cywili tego miasta. Jeżeli ma w sobie to, czym zajmują się laboratoria w forcie... Chaplin, kurwa, co ty sugerujesz? Co mamy z tym zrobić? Sugeruję... Nie zostawia się swoich. Że Dante ma w sobie broń biologiczną. Nie jest to najodpowiedniejszy moment, ale nie mówiłem wam wszystkiego. Czuję się z tego powodu źle i mam zamiar naprawić ten błąd, dlatego ostrzegam was raz jeszcze. Jeżeli Dante chociaż przez moment będzie jeszcze z nami wędrowała, może się to skończyć bardzo, bardzo źle i nasze szanse przeżycia oceniam na jakieś 0%. No ty gadasz, przecież to co tam, ja już walczyłem z tym, to się da zabić, no. O, te kosmiczne robale. Rozwaliliśmy to wcześniej. Tak, ale zanim to rozwalimy, to urodzi się najpierw poprzez wyrwanie mostka i klatki piersiowej Dante. Potem wyżre sobie drogę na zewnątrz przez mięso oraz skórę. A potem, jeżeli nam się uda to zabić, no to super, jednego mniej. Jeżeli nam się nie uda go zabić, to mamy jednego żołnierza mniej. I obcą broń biologiczną, która z... No sami widzieliście pewnie, co zrobiła. Słyszałem wasze rozmowy na komunikatorze. Dużo wiesz na ten temat. Powiedzmy, że mam pewne błędy, które powodują, że tak, mam wiedzę o niektórych broniach, nad którymi pracowano w laboratorium w forcie. Czyli jednak te skurwysyny pracowały nad bronią biologiczną i zaraziły kurwa swoich. Mówię wam to tylko dlatego, żeby was ostrzec. Jest ważnym dla mnie, żebyśmy wszyscy z tego wyszli cało, dlatego mówię wam, Dante z tego nie wyjdzie cało, nieważne co zrobimy. I przełączam z powrotem komunikator tak, żeby już Dante też słyszeć. Coś nie tak z moim komunikatorem, przepraszam. Żmijewski tak, idą gdzieś tam oddaleni od siebie, Żmijewski tak się odwraca i patrzy na Hammera, tak nie do końca wie, kurwa, co powiedzieć. Co przecież nie wie. Wasza droga do fortu przebiegałaby prosto, co by nie byliście aż tak daleko. Ale to, co przed wami się ukazuje, jest dziwne. Jest w cholerę dziwne. Budynki naokoło was są popękane, jakby coś się naruszyło, jak jakieś trzęsienie ziemi. Chylą się ku wypadkowi. Ziemia i... Kto idzie przodem? Żmijewski był opowiedziany. Sam? Czy z Hammerem? Hammer był na tyle. Hammer był na tyle, za cywile tam. Żmijewski, tak. Ja, Dante i cywile i na końcu był Hammer. Dobrze. Zakładam, że Żmijewski jest na takiej czujce, a Chaplin, ty jesteś przed cywilami tuż, tak, z Dante. Znaczy, no, kiedy dobra, tak Żmijewski, tak wchodzisz w
ten rejon, gdzie te budynki są takie pozapadane, nagle wszyscy czujesz, że ziemia się zaczyna obsuwać pod tobą. O kurwa! I próbuję uskoczyć do tyłu. Test sprawności. Bardziej do przodu, bo ziemia się za tobą zapadła w sumie. Ale ten panik po ostatniej walce mam, czy on zszedł? Nie, on już po czasie sam schodzi. Dobra. Czekaj, to był test na co? Sprawności, czyli tam po angielsku, nie wiem jak to jest, move? Mobility. Świetnie. Tym razem ci się udało. No proszę. Skoczyłeś jak na szczupaka do przodu, a ziemia właśnie za tą zapada się i no taka ogromna rozpadlina powstaje pomiędzy wami. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Bo dosłownie Chaplinowi przed czubkami butów się kończy ta rozpadlina. Jeden krok do przodu i byś był w tym dole. A ja też do tyłu. Budynki się zapadają, a ta rozpadlina no ogromna się wydaje, po prostu jest ogromna. Nie jest super głęboka, bo to się zapadło na około 5 metrów, ale jest w cholerę szeroka, w cholerę długa. Gdzieś tak, jak patrzycie prawo-lewo, to tak gdzieś łączna długość około 80, może więcej metrów. Co jest grane? Planeta się zapada do środka? Ja pierdolę. A co to jest? Nie słychać się, Nat? A, ty, ja się pytam, czy wiadomo, czy było coś podkładane przez naszych, czy jak to się zapadło, o co chodzi? To wygląda, jakby się jaskinia zapadła dosłownie. Ale nie kojarzycie, żeby na tej planecie były jaskinie. No tak zaglądamy w tą dziurę, ja przynajmniej zaglądam. Tak, widać tam cokolwiek? No to jest tylko 5 metrów, to tak się zawaliło i się zaraz zatrzymało, więc to nie jest do wnętrza ziemi rozpadlina. Ale nie, no gruz widać, głównie gruz z budynków i taki szary pył. Wszystko w szarym pyle jest. Dobra, co teraz? Jak to mnie dołączycie? Patrzę, czy jest jakaś droga naokoło tej rozpadliny, żebyśmy my dołączyli do Żmijewskiego albo... No tak, ale trzeba trochę dużo drogi nadłożyć, żeby ją ominąć. Mhm. Dobra, Żmijewski, czekaj na miejscu, my tam do ciebie jedziemy. Czekaj na miejscu. I ruszamy. I ruszamy jakby, nie wiem, czy jak wygląda droga po lewej i po prawej naokoło tej rozpadliny. Po prawej lepiej. No to... Gdzieś tam uliczką, no to po prostu uliczką, gdzieś tam się możecie spotkać w jakimś momencie, jak pójdziecie wszyscy w tą jedną stronę. Mhm. Tak, ale no, cóż, ta planeta nie jest jakaś geoaktywna, miasta przecież by też nie zbudowali tam, gdzie się trzęsienie ziemi. Tu nigdy nie było tak mowy o tym, z tego co wiecie. I... Kiedy tak idziecie rozdzieleni wzdłuż tej rozpadliny, słyszycie przed sobą strzały. Jakaś walka tam trwa. Ktoś się okłada. Karabiny, wymiana ognia z karabinów. Ale na dole? Nie, przed wami tam gdzie idziecie. Gdzieś między budynkami ktoś jakiś strzelają się. I za chwilę słyszycie strzały, jakby czołg po prostu wystrzelił, taki huk potężny, bum, gdzieś tam kurz się wzbił, widzicie nad dachami budynków, że kurz się wzbił do góry, jakiś czołg coś napieprza. Walimy w nich czy omijamy? Omijamy i próbujemy dostać się do fortu. Tak, to żeby to ominąć, to byście musieli już nadłożyć dużo drogi. Bardzo dużo. Cóż. Czy nie omijamy? Spróbujemy się przecisnąć niezauważeni?
Dacie radę, Żmijewski? Być niezauważonym? Nie takie rzeczy się robiło. To idziemy. Kawę. Po cichu. Dante, miałem już taką... Dobra, Dante, idź przodem i zobacz, znajdź nam mniej więcej jakąś bezpieczną ścieżkę. Tak jest. To idę i patrz i będę się rozglądać pewnie, czyli pewnie na observation tak, wrócić, tak, czy jak? Tak, jak najbardziej. Dobrze. Popychasz test? No, chyba tak. Skoro zostałam wysłana do zadania, to chcę je spełnić. Dobrze, czyli klikam na to push, tak? Tak. Sukces. I stres roluje jeszcze, tak? Tak. To, co zauważyłaś, to zauważyłaś, że to jest wasz czołg. Wasz czołg, który strzela do jakiegoś... do ciężkiego transportera. Wroga strzela. No ale który tam jest unieruchomiony trochę dalej, ale po prostu no, w tym momencie, jak zobaczyłaś, że dwa ciężkie sprzęty się napieprzają między sobą wokół masę zabitych, no to pierwsze co to... Kryj się, tak? Gdzieś się rzuciłaś. Szukać ochrony. Gdzieś do jakiegoś budynku może wbiegłaś. No to tak, no to w takim razie patrzę na pierwsze lepsze drzwi, w lewo, prawo, jakiś budynek. Ukryć się za byle drzwiami i reportuję do drużyny. Nasi strzelają do jakiegoś transportera. Czy ich walki odbywają się już blisko fortu? No nie jesteście tak blisko fortu jeszcze. Jesteś tak trochę kawałek macie jeszcze do fortu. To co, z granatnikaj? Lepiej będzie przejść niepostrzeżenie. A jeszcze to, co zauważyłaś, to że jak już weszłaś do tego budynku, patrzysz przez okno na ten czołg, to widzisz, że po budynku w stronę waszego czołgu przyjacielskiego czołgu na dachu idzie trzech jakichś wyglądają jak jacyś partyzanci lokalni, rebelianci z granatnikiem przeciwpancernym skradają się. Lepiej trzymać się od tego czołgu z daleka, tam jacyś widzę partyzanci będą zaraz granatnikiem strzelać. Trzeba ich powstrzymać i to natychmiast. Dante, strzelaj, załatw ich. Mówimy. Czy ja do, on jest granatnikiem, to ja do nich też z granatnikiem, lecimy. To było... Ręczny granatnik. Ja nie, granatnik to... Dobra. Rzuć na stres. Okay. Czyli drzesz się i strzelasz w granatnika do nich. Granat leci, trafia między nich, wybucha. No cóż, granat... Drzesz się. Tak, jak Rambo. Macie kurwy! No i kurwy zginęły w wybuchu eksplozji od granatu. Cóż, jest to świetna broń przeciwpiechotna. Co tu dużo mówić. No i wy w tym momencie, jeżeli chcecie, możecie się znaleźć w tej okolicy. No dobiegamy do niej, nie? Chyba. Tak. Jasne. Tak, i w tym momencie, jak dobiegacie, ten wasz czołg, który to nawet jest jego nazwa podana, M40E, załatwia woła, czyli tego transportera. Strzela do niego, tamten wybucha w kuli ognia. Ale widzicie, że ten czołg jest uszkodzony, on jest, nie jest sprawny. On dostał kilka razy, kiedy załatwiają ten wroga, klapa się otwiera i wyskakuje stamtąd trzech żołnierzy i rozgląda się po okolicy i zauważając was, podbiega do was.
Kurwa, co się dzieje? Żołnierzu meldunek. No kurwa, zaatakowali nas. Byliśmy jaki akurat... Masz stop... Jaki masz stopień? Przedstaw się. Starszy szeregowy Kowalski. Dobra, starszy szeregowy Kowalski. Co... Jakie mieliście rozkazy? Mieliśmy na patrol wyjechać. Wracaliśmy z patrolu. Kurwa, do... Ja pierdolę. Ale skąd? Z fortu? Czy skąd? Mieliśmy podjechać w stronę dzielnicy zachodniej, bo jakieś zamieszki tam wybuchły. No mieliśmy pojechać zobaczyć, co się dzieje. I tu nagle, kurwa, wojna. Ja pierdolę. Dobra, a gdzie reszta naszych? Nie mam pojęcia. Nie mamy żadnego... nie mamy żadnego komunikatu. Nasz dowódca zginął w czołgu. Czołg nie jeździ. Nie, tylko można z niego strzelać. Odwracam się w kierunku moich żołnierzy. Jakieś propozycje? No weźmy go ze sobą do fortu. Zawsze to dodatkowe parę rąk, które będzie strzelać. Dodatkowa broń. W kupie siła. Może być. Dobra, to my zabierzemy z czołgu broń. Dobra, szeregowy, bierzcie wszystko, co jest potrzebne z czołgu. Nie tylko broń, ale weźcie też prowiant. I wszystkie jakieś tam racja. Apteczki, jakie macie. Tak jest. I tutaj za 5 minut się widzimy. Dante, idź im tam pomóż. Zobacz, czy niczego nie zapomnę. Damy radę, spoko. I wskakuj. Szeregowy! Tak jest. Tak, niemalże sztucznie Android próbuje jakby udawać takiego dowódcę, ale to jest wszystko takie... Widać, że on nie czuje się w ogóle pewnie w tej roli. No i po prostu oni wskoczyli tam na jeden do czołgu, jeden na zewnątrz, jeden na pancerzu i tam Dante pogadają wszystko po kolei. Tam karabin, jeden, drugi. I w tym momencie, kiedy to się dzieje, czujecie, że włoski na karkach wam się jeżą. Zaczynacie czuć mrowienie w dłoniach. I nagle potężny impuls elektromagnetyczny się przetacza przez całą kolonie, aż czujecie, jak to po prostu widzicie, jak wszystko zaczyna iskrzyć. Cała elektronika, którą macie przy sobie, po prostu zaczyna się palić. Wasze komunikatory, wasze skanery, wszystko jest... zaczyna się niszczyć. Ja pierdolę, wyrzucam błękitne, ten... To nie, może nie tak, że to się pali, tylko raczej bzyt nie działa, co nie? I błękitne takie łuki właśnie wszędzie po budynkach skaczą. Statki desantowe, które latają cały czas gdzieś po niebie, zaczynają spadać. Po prostu wszędzie w mieście słychać wybuchy tych spadających statków. Jeden właśnie leci w stronę czołgu, upadając. Tak po prostu upadają? To jakiś ten, jakiś... Wyłączyło je, tak. Dante, rzuć test sprawności. Test sprawności, już. Skills... Mobility to będzie. Ability, już. O, widzę. I stres. No, ucieczka, jak najbardziej pasuje. I Dante po prostu widzi ten lecący prom w jej stronę, zaczyna, no spierdala, rzucasz wszystko, co miałaś w ręku, spierdalasz, a tych trzech na tym czołgu tylko patrzy, zanim się zorientowało, co się stało. I w tym momencie prom wbija się, czołg wybuchając, kula ognia. Eksplozja głośna. Nastaje w tym momencie taka dziwna cisza. Jakby wszyscy przestali prowadzić wojnę w tym momencie. Te wszystkie statki pospadały. I widzicie, że na niebie, pośród tych chmur, przetacza się gigantyczny cień statku. Nie da się dostrzec jego kształtów. Gdzieś tam tuż nad chmurami się przetacza.
zatrzymuje się gdzieś w okolicach portu kosmicznego. Coś robicie? Ja przyglądam się w ogóle temu ogromnemu cieniu, tak? Tak, to jest jakiś statek kosmiczny, tylko kształt widzicie. Nie rozpoznajecie wasz czy wrogi, ale zatrzymuje się nad portem kosmicznym. I cóż, nie trzeba być jakimś mocno wykształconym człowiekiem, żeby wiedzieć, co to jest bombardowanie orbitalne. Więc coś robicie? Uciekajmy! Gdzie się chować? Ale gdzie, kurwa? Tam! Pod ziemię, szybko! Bombardowanie orbitalne. Tak, pod ziemią. Ta jaskinia, która się zapadła. Trzeba tam zejść. No właśnie, też. Wskazuję też na tą dziurę. Dobra, leci. Dobrze, kiedy... Doleju po bombie. Kiedy wbiegacie do leju po bombie, gdzieś tam po tym gruzie zeskakujecie, widzicie jak... coś wylatuje z tego statku, spada. Krycie! Coś, jakiś czarny taki kształt, dosyć duży, spada na dół. To nie była bomba? Nie. To znaczy, powiesz tak, co to jest. Zobaczysz, co to jest. W tym momencie... słyszycie, to spada gdzieś tam w stronę portu kosmicznego, niknie wam za horyzontem i słyszycie serię eksplozji. Nagle całe niebo staje się czarne jak węgiel. Taka chmura jakby lecąca. I zaczyna padać coś podobnego do deszczu. Czarnego deszczu. Co robicie? Jesteśmy już pod tą ziemią? Jak mam trochę tego deszczu na ręce, to przyglądam się, co to jest za substancja w ogóle. Chcecie się schować przed tym deszczem, tak? Tak, tak. Zdecydowanie tak. Nie wiesz, co to jest. Jest gęsta jak smoła. Ale jak wy wbiegliście do tego pod odruchowo, żołnierze wiadomo, wyszkoleni do spieprzania są pierwsi. Wy wbiegliście do tego, to i tych kilku ludzi, to widzicie, że jeden został z tyłu i na niego to padło. W dużej ilości. I zaczął się krztusić. Upadł na kolana. Widzicie, że z jego oczu zaczęła taka czarna smoła wręcz się jątrzyć, jak z gardła też. Zaczyna drapać się swoimi rękoma po twarzy, rozrywając skórę. O kurwa. Jakaś broń chemiczna. Zaczyna się wić w agonii, a potem zastyga w postaci groteskowej, czarnej karykatury. Cokolwiek to jest. I po chwili rozpada się w pył. Ja pierdolę. Cokolwiek to jest, kto to kurwa... Kto to na nas spuścił, kurwa? Co, związkowcy mieliby razem z desantem na siebie, kurwa, spuścić coś takiego? Przecież oni się w ogóle nie liczą z ludźmi. Nic nowego. Nawet ze swoimi. Czy to kurwa dowództwo postanowiło nas wszystkich poświęcić? Ja pierdolę. Ja już nie wiem, o co w ogóle kurwa chodzi w tej wojnie. Już pierdolić tych, pierdolić tamtych. No kurwa, no... Żadna strona się nie liczy z ludźmi. To na chuj walczyć. Chaplin, ty jesteś taki mądry. Wiesz coś o tym? Boję się, że to może nawet sama korporacja uznała, że nie chce zostawić śladów po swojej obecności tutaj. No świetnie. A to by mnie akurat nie zdziwiło. Skazali nas na śmierć. Ja pierdolę. Skazali was wszystkich na śmierć w momencie, gdy wysłali mnie z wami na misję. Co to ma znaczyć? Wiedziałaś o tym wcześniej? Nie miałam pojęcia, ale... Teraz tu łatwo dodać 2 do 2. Miałam zostać zwolniona. Już po prostu z służby na szczęście. Z powodów medycznych zaraz przed. No i mówiłam wam, że to ostatnia misja, na którą kazali mi iść, więc... musieli o tym wiedzieć.
byłam w jakimś laboratorium i sami nie wiem, co mi tam robili. Nie mam pojęcia, ale nie spodziewałam się, co tam może być, no ale teraz wszystko się układa. Chyba nie chcieli, żeby ktokolwiek z nas przeżył. Skurwysyny. Myślmy, kurwa, jak możemy się wydostać z tej planety? Teraz, kurwa, jest jeszcze gorzej. Idzie szybko. Port kosmiczny, jak wszyscy widzimy, odpada. Zostaje nam fort. To gówno, ten deszcz w ogóle przestaną padać? Ja tak. Popadało chwilę i po 5 minutach przestało padać. I wchłonęło się w ziemię. Nie ma jakby po tym śladu. Mhm. Ja się rozglądam, jak wyglądają obrażenia po tym deszczu. Czy coś się zmieniło? Tobie? Nie. Po prostu jakby wyglądam zza naszego schronienia i patrzę na ulicę miasta, tak, na które padał ten deszcz. Czy w jakikolwiek sposób się zmieniły, czy faktycznie tak jakby w ogóle nie było tego deszczu? I tak co jakby z ludźmi, którzy tam przebywali? No ludzi tam nie było, bo przecież tam była przed chwilą bitwa, ale przed wami ten, no, który nie zdążył, to widzisz dokładnie, co się z nim stało. Mhm. Zmienił się w pył. Proponuję biegiem udać się do tego fortu, zanim nie użyją tej broni jeszcze raz. Kurwa, co to była za reakcja, ten róbmy koleś? Róbmy tak, po prostu. Ten koleś normalnie wyparował, no ja pierdolę. No i jeszcze się nie ruszymy, możemy być następni. Lecimy. Dobra, nie ma co gadać, lecimy. No i biegniemy wręcz. W stronę fortu. Zanim zaczniecie biec w stronę fortu, to był akt drugi. Akt drugi jest bardzo króciutki. I teraz możemy porozmawiać, porozmawiamy na temat celów, potem zrobimy przerwę i zagramy jeszcze dotarcie do fortu, dobra? Dobra. Jasne. Dobrze, to okay. Jak zrealizowaliście swoje cele? Ja miałem właśnie problem taki, że tym Chaplinem nie grałem nim w akcie pierwszym. Więc tak, cel Chaplina w akcie pierwszym, muszę do tego jeszcze wrócić, polegał na tym, że dyskretnie i za plecami członków swojej drużyny usuń wszystkie dowody istnienia materiału ksenobiologicznego. Zabij dezerterów lub wytnij z nich ksenosów. No na to nie miałem jakby wpływu, okay. Więc w drugim akcie moim celem było, twoja druga osobowość zniknęła, przynajmniej na razie. Nie wiem, czemu się tak zachowywałem, czyli nie wiem, czemu chciałem usunąć te ślady i tak dalej. Lecz teraz masz zamiar udowodnić swoją lojalność i naprawić wszystkie błędy. Więc grałem to tak, jakby ten Chaplin faktycznie, zanim ja nad nim przejąłem kontrolę, robił wszystko jakby w interesie korporacji, tak? I fortu. No to dobrze odgrywałeś ten swój drugi cel, moim zdaniem. Też moim zdaniem tak było. A Dante? To mój cel było, że zostało z ciebie niewiele, więc jebać buntowników, jebać rdzeń, jebać korpus. Pamiętaj, że na koniec dnia jesteś prawdziwą Marine i nie możesz tak po prostu zostawić swojej drużyny w potrzebie. Mhm. To jak drużyna uważa? czy to jakoś odegrałam, czy... Nie, na pewno było. Jebać buntowników, to jak najbardziej... Wszystkich, ale było, że trzymamy się razem, nie możemy się rozstawać, nie? Tak jest, było, no. Więc jak najbardziej. Dobrze. Z Żmijewskiego na koniec, bo mam najlepsze, więc Hammer. Ja mam takie podobne, jak miałem trochę. To było... Patrz dalej. Ludzie z twojego oddziału nie zasługują na miano Marines. Pokaż im, jak walczą prawdziwi żołnierze. Znajdź pewne źródło stymulantów bojowych, a potem zabijaj. Tak, to myślę, że zabijałeś. Żmijewski? Stymulanty też były. Nikt w ZNP nie traktuje cię. Nikt cię nie szanuje w ZNP. Naucz ich wszystkich, jak bardzo się mylą. No, rozpierdoliliśmy ich, myślę. Dokładnie, była nauczka za pomocą granatnika. No. Że kogo trzeba, rozpierdoliliśmy. Dobrze. Więc co robicie?
No udajemy się do fortu, tak? To już ustaliliśmy. Dobrze. Tak. Miasto jest teraz dziwnie ciche. Naprawdę nie słyszycie już, żeby jak gdzieś jakieś trwały walki czy coś, tak jakby no nieliczni przeżyli to, co się przed chwilą wydarzyło, i raczej ci, co przeżyli, chyba już nie mają woli walki. Kiedy wychodzicie na kolejną ulicę, widzicie przed sobą zmasakrowane ciała, niektóre zmienione w jakieś groteskowe, zastygłe, czarne figury, inne niektóre leżące, opierające się. I prócz, i w tym wszystkim widzicie jedną osobę, kobietę, która widzicie, że ma czarne żyły na twarzy, czarne oczy, ta ropa się ropieje. Ale to, co jest chyba najbardziej przerażające, to że siedzi i zjada nogę. Twoją czy cudzą? Cudzą, oczywiście cudzą. Na tym etapie to już. Stresu plus jeden. Co zjada? Możesz powtórzyć, bo mnie zjada nogę, pre... zjada nogę, oderwaną nogę. Masz, o, daleko ona jest od nas? Kilkanaście metrów. Nie wygląda, jakby was zauważyła. Szmijewski pierdoli, tak wiesz, ma broń w pogotowiu na wypadek, gdyby się rzuciła, ale tak podchodzi do niej powoli i tak patrzy, zszokowany na to, co widzi. Jak zbliża się, to patrzy, czy ona się jakoś zaczyna inaczej zachowywać. A jak blisko chcesz podejść? No tak na odległość 4 metrów. Kiedy podchodzisz tak na te około 4 metry, reszta stoi i patrzy, co robisz, Mijewski, tak? Ja nie podchodzę, ja chcę iść dalej. Nawet nie wiem, czy stoję, czy już po prostu powoli nie poganiam, że ruszamy dalej, bo trzeba dojść do miejsca. Kiedy do niej podchodzisz, ona nagle zauważa cię, patrzy ci prosto w oczy. I widzisz jej czarne, jak takie dwie studnie oczy, które się patrzą prosto na ciebie. Jest to, no, po prostu, wydaje się to, że to już na pewno nie jest kobieta. To już jest potwór. Kiedy tylko cię widzi, syczy i chce się rzucić na ciebie. Brzmijewski, widząc to, niewiele się namyślając, posyła ją jej w głowę jedną głuchą kulkę, która po tym wymarłym terenie, podejrzewam, odgłos tego wystrzału się gdzieś przetacza, tak? I wewnątrz jest chyba narasta wkurwienie na to, że... Tak, rzuć. Dobrze. Rzuć, bo to nie tak łatwo zabić, jak ci się wydaje. Okej. Okay. Dobrze, 4 sukcesy. Strzelasz. Tak jest. Przewracasz na ziemię, ale widzisz, że to dalej żyje. To to jeszcze nie koniec tej przygody okropnej. Ona próbuje wstać i się rzucić w moją stronę? Tak, dokładnie to chcę zrobić. O kurwa! Żmijewski tam... Jeśli widzimy taką sytuację, że on jest w bezpieczeństwie, to przynajmniej ja strzelam. Czy się Żmijewski chce odsunąć z linii strzału, czy stać dalej, bo tak... Nie stoję w linii strzału w tej... To ja się wydrę, padnij! Odsuwam się tam, przetaczam się na bok gdzieś, nie? Dobrze, to hammer strzel. Pistoletem? Sona chciała... Nie, to nie tak miało być. Dobra.
Nie tak mówię. Całej wszyscy broni, którą masz pistoletem, strzelasz. Nie, no bo było. No spoko, spoko, ale tak patrzę właśnie. Misklik. Rzuć sobie na strasik. Tak, zwiększa ci się stres o jeden i wszystkich, którzy są przy tobie, więc Dante też. O jeden, dobra. A czy efekt jakiś jest też pozytywny? Tak, tak. Tym razem ta seria już ścięła ją z nóg, już to tam w konwulsjach zaczęła tam charkać, ryczeć tam na tej ziemi i po chwili się właśnie zaczęła w taką czarną papkę wręcz zmieniać. No widzicie dość wymownie, że jak Żmijewski wstaje i widzi, co zostało z tej kobiety, czy tam potwora właściwie już, to widzicie, że dość wymownie tak jednym szybkim ruchem zrywa swój nieśmiertelnik z szyi i po prostu wyrzuca go na prochy tego czegoś, po czym się odwraca, taki trochę nawurmuszony, ale tylko do Hammera kiwa. Po czym idziemy dalej? Idziemy. Nie wiem, czy to rozsądne, że wyrzucasz swój nieśmiertelnik. Jak cię zidentyfikują w razie zgonu? Pierdolę to. Niech identyfikują, co chcą. Mam to wszystko w dupie, Chaplin. Oni też nas mają. Nie masz rodziny? Nie. Mam zamiar przeżyć. Niech sobie myślą, że tak nie jest. Wydostaniemy się stąd. A co tam do góry będą myśleć w dowództwie? Chuj mnie to obchodzi. Niech mnie pochowają, jeśli muszą. Kiedy myślę, taki... że przemawia przez ciebie stres. Następną rzeczą, którą widzicie na tych pustych ulicach pośród tego wszystkiego, jest coś ciekawego w sumie. Widzicie prom desantowy rozbity. Zagrzebany w ruinach budynku. Widzicie, że dogasa na nim ogień już właśnie. Wydaje się, że kabina obserwuję, jest... czy są jacyś żywi, ocalali, o, ofiary. Kabina wydaje się nienaruszona, kiedy spoglądasz przez okno do środka, widzisz, że po prostu najprawdopodobniej od uderzenia zginęli, bo są, wszyscy leżą na kokpitach i tak dalej. I wydaje się, że... kabina jest szczelna i można się w niej nawet zamknąć. Wydaje mi się, że sprzęt jest nie szczelny. To, tak, to możemy się tam ukryć. To jest prom do latania w atmosferze tego w kosmosie, więc też. Jak kabina jest nienaruszona, to można tam się zamknąć szczelnie. Ale przedział desantowy jest gdzieś tam w tych ruinach zagrzebany, więc nie, nawet nie wiesz, czy najprawdopodobniej nikt nie przeżył. Nie widzę ocalałych. Nie, nie. Pilot i jego zastępcy, pilot, leżą w pasach zawieszeni na tych fotelach. Chcecie sprawdzić, co jest w środku? Lepiej sprawdźmy, czy to działa. Odlecimy tym? Da się to naprawić? To nie ma szans, bo brak silnika, który się urwał, jednoznacznie wskazuje, że to już nie lata. No tak. Kurwa. A było tak blisko. Ja tam zajrzeć? Też zajrzeć, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie, ja się pytam jakby przez komunikator reszty. Czy chcecie tam zajrzeć?
Myślę, że powinniśmy zbierać jak najwięcej informacji, bo tak naprawdę strasznie mało wiemy, co tu się dzieje, więc... Mało wiemy, ale zaraz znowu może na nas ten cholerny deszcz spaść, jak jesteśmy na otwartej przestrzeni. To prawda. Jest słuszna uwaga. Jak będziemy się przyglądać każdej rzeczy, którą znajdziemy po drodze, to możemy wcale nie dojść na miejsce. Dobra, to co? Przyspieszamy i pędem do fortu, nieważne co. Jak uważać? Idziemy, nie warto. Zgadzam się z Dante. To ruszamy dalej do fortu. Już jesteście niedaleko fortu. Jeszcze dosłownie przejść przez kilka ulic, dwa place i jesteście na miejscu. I kiedy idziecie przez jeden z plac, widzicie na nim las skamieniałych zwłok. Pośród nich dziecko, które się przechadza. Jakby kogoś szukał. Ono jest w takim stanie jak ta kobieta poprzednia? Rzuć sobie na spostrzegawczość. Dobrze. Jest w stanie nawet szokującym dla ciebie. Bo wydaje ci się, że nawet jest w gorszym stanie niż ta kobieta. Jego ciało jest jeszcze bardziej odmienione. Wszędzie takie wykwity ma czarne. No to dosłownie. Żmijewski jak tak przypatrzył się troszeczkę bliżej temu dzieciakowi, to aż zastygł, tak? Wcześniej jeszcze spotkanie z tamtą poprzednią wytrzymał, ale teraz po prostu... Strach go sparaliżował, dosłownie. Broń gdzieś tam wcześniej trzymana w pogotowiu, dłoń trochę się rozluźniła, opadła w dół i stoi jak wryty, tak gapiąc się z narastającą mieszanką strachu i złości na twarzy w tego dzieciaka. Jest nieobecny całkowicie. I kiedy tak stoisz, to dziecko odwraca się w waszą stronę, zauważa was. I chyba chciałoby pobiec w waszą stronę, ale w tym momencie widzicie, że duże płaty skóry po prostu ściemnieją na nim, zaczynają od niego odpadać. Tkanka mięśniowa, ścięgna, po prostu zaczyna się rozpadać te dziecko. Pęka. I w pewnym momencie... w taką chmurę czarnego pyłu się zamienia, jak ten deszcz. Skurwysyny. Ja pierdolę. Poziom stresu dla wszystkich. Kurwa, nie wiem, jak to skomentować. To są właśnie efekty naszej ciężkiej pracy. Gdyby nie nieskończone zastępy takich legionów jak my, to nie mieliby ani sił, ani finansów na to, żeby wymyślać takie bronie. Ja chyba kurwa w dupaku przewracało, że takie bronie wymyślają, a nie no kurwa na co to komu, lecimy, a nie. Trzeba iść dalej, kurwa gorzej chyba już nie będzie. Obawiam się, że od teraz będzie tylko gorzej, a nasze szanse maleją. Kiedy docieracie już do fortu w tych ponurych nastrojach, fort dookoła ma taką pustą przestrzeń, on nie da się do niego tak zakraść, że się tak wyrażę. Widzicie, że na murach są aktywne wieżyczki obronne.
System jest aktywny. To są samodzielne wieżyczki. One po prostu się, je się włącza i one same wyszukują cel. Teoretycznie powinny być ustawione, żeby nie strzelać do Marines. Nie możemy tego ryzykować. Czy ja jako osoba znająca się na technice znam jakiś sposób na zdezaktywowanie ich? Teoretycznie, jeżeli przekradniecie się, to można je zhakować. No i te wieżyczki tylko na zewnątrz są ustawione, one do fortu na pewno nie strzelają. Mamy jakieś kody dostępu, które powinny działać i możemy wypróbować, czy działają? Tak, tylko wasza elektronika się usmażyła. A no tak. Te wieżyczki też nie powinny się usmażyć? Czy tylko... Nie wiem. Znając nasze szczęście Dante, to usmażyło się w nich akurat coś, co odpowiada za rozpoznawanie nas jako sojuszników. Nie zna nikt z was jakiegoś bocznego wejścia, tak żeby być w martwej strefie ich. Znamy? Znamy jakieś boczne wejście, które omija zasięg tych wieżyczek? Nie, to jest fort. To jest fort. On jest po to, żeby się w nim zabunkrować i bronić do ostatniej kropli krwi, prawda? To jest tylko główna brama, mur obronny i tyle. Takie wieżyczki, one reagują na ciepło czy na ruch? One... wiesz, że ich system wykrywania jest dosyć ułomny i do nich się da podkraść. One nie są tak, że na 100% zauważą każdego. Dlatego nie są jakoś super powszechnie stosowane w wojsku, bo no, po prostu mają swoje wady. Wiesz, bo jeżeli to byłyby takie, które reagują tylko na ciepło, to może Chaplin by mógł spróbować. Tylko pytanie, czy mamy wiedzę, że... Nie, one reagują na różne parametry. Okej. Jasne. Ale nie jest do końca powiedziane, że będą wobec nas agresywne, tak? Tak. Ale ryzyko jest duże, bo taka wieżyczka, jak już cię wykryje, no to masz przewalone. Wy spróbujcie się zakraść, a ja sprawdzę, czy one nadal nas mają za członków kolonialnych Marines. A co jak cię rozpierdoli? To będzie jedną broń mniej. Więc wyjdzie na dobre wszystkim na tej kolonii. Tutaj na tej kolonii to już chyba nie ma komu wychodzić na dobre. Zabili kogo się dało. Na tej kolonii chyba nie było. Jeszcze żyjecie. I w tym momencie, jak tak sobie rozważacie, widzicie, że jeden z tych takich potworów, tych czarnych, zbliża się do fortu, wychodzi dalej od was, gdzieś tam dalej. I wchodzi na ten pusty teren pomiędzy fortem a budynkami. W tym momencie wieżyczki się aktywują i dwie w niego po prostu zaczynają strzelać, od razu robiąc z niego sito, makaron. Po prostu napieprzają, to są wielokalibrowe, więc to wasze karabinki przy tym to jest nic po prostu. Te wieżyczki momentalnie robią sito z niego i on pada tam, gdzie stał. Na pewno są aktywne. Wszystkie naraz w niego wypruły? Nie, tylko dwie, które były blisko niego. Kurwa, chyba nic lepszego nie mamy. Jeżeli mamy się stąd wydostać, to chyba tylko windą. Stwierdzam. To co, próbujemy? Nie można tego... Te wieżyczki się nakładają na siebie. To jest tak, że jedna zawsze się nakłada na drugą, żeby ten pokrywać. Wiecie też, że one mają dosyć taki krótki zasięg. Ten teoretycznie, jak szybko ktoś biega, to zdąży podbiec do muru, zanim wieżyczka go namierzy. Ale to teoretycznie.
Możecie sobie rzucić na spostrzegawczość, to może mi gry wam coś podpowie. Nie, nie musicie wszyscy. O kurde. Aj. Możesz powstrzymać jej panikę, pamiętaj. To próbuję. Jak widzę, że Dante zaczyna mocno panikować, to od razu próbuję ją uspokoić. Dante, przeszliśmy już tak daleko. Jesteśmy prawie na miejscu. I to jest... Bez rzutu. Myślę, że to nie jest w walce, więc masz na to czas, żeby z nią pogadać, ją gdzieś złapać, więc to nie jest aż takie ważne w tym momencie. Dobra. Ale to co wiecie, wiecie, że jakbyście dotarli jakoś pod bramę, jakoś przeżyli ostrzał zwierzyczek, to da się ją teoretycznie zhakować, żeby otworzyła się. Wiecie, że możecie po prostu... Widzicie, że stoi tam czołg obok, transporter opancerzony, więc można też na chama w sumie. Ale co najważniejsze, to do fortu wchodzą rurociągi. Którym płynie ropa. Milusio. One nie wchodzą nad ziemią, tylko pod ziemią po prostu wchodzą do tego fortu, ale gdzieś tam one wystają na powierzchni, gdzieś tam w okolicy na pewno. Musimy podjąć jakąś decyzję. Tak jak wcześniej Dante powiedziała, nie możemy stać w tym jednym miejscu. Jeszcze to gówno znowu zacznie lecieć. Ja nie mam potrafił będzie schakować te drzwi. I ja byłbym w stanie to zakładam, zrobić. Że pewnie Chaplin, ale... Większą szansę natomiast wydaje mi się, że mamy, używając rurociągów. Jednak są to rurociągi z ropy i nie wiadomo, jak zareagują na oblanych czarną mazią przybyszy. Nasi przyjaciele z fortu. Cóż ma uwaga. Nie wydaje wam się, żeby ktoś w tym forcie siedział, bo no nie ma nikogo na murach, nie ma nikogo w wieżyczkach strażniczych, tylko te automatyczne. Chwila, że fort jest wymarły w tym momencie? On byłby o wiele bliżej tego wybuchu. Dobra. Jaka decyzja? Kto tu dowodzi? Mamy 60% szans na to, że uda nam się przy tych rurach, także wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja przepełznąć pod tymi murami. Czyli idziemy się potaplać w czarnym złocie. To taka jest wasza decyzja, tak? Że gdzieś szukacie wejścia do rurociągu. Jeżeli to nasza jedyna szansa, to trzeba tak zrobić. Do roboty. No musieliście chwilę poszukać, gdzie ten rurociąg wychodzi nad ziemię, ale znaleźliście ten rurociąg. I co ciekawe, kiedy on już tutaj w tym momencie idzie nad ziemię, to tak dosyć wysoko zaczyna wchodzić nad ziemię, to widzicie, że on jest złamany. Rura pękła i obaliła się na ziemię, ale nic tu nie jest zarane ropą. Za to wszystko jest w dziwnym pyle, szarym pyle. Przyglądam się temu pył, jak ten pył wygląda? Jest bardzo, bardzo sypki ten pył. Jest taki ostrawy, nieprzyjemny jak go się dotyka nawet. Czy on jest podobny do tego, co zostało po tym deszczu z jednego z tych żołnierzy? Nie. Wygląda jak węgiel taki, pył z węgla. Taki ciemno-szary, nie jasno-szary. Nie spalony węgiel, tylko węgiel. Wygląda mi to na węgiel, ale...
nie wydaje mi się, że będzie dla nas zdrowe. Dla was zdrowe. Życie jest niezdrowe ogólnie. A nasz zawód tu już w ogóle jest niezdrowy. Nie wiem, czy mamy inne wyjście. Idziemy. Czy nie idziemy? Bo na razie stoimy jak te pizdy. No czekamy na dowódcę, no. Chodzę pierwszy. Dobrze, kiedy się podciągasz do tego, ten pył na ciebie się obsypuje i już nie jesteś pewny, czy to jest taki dobry pomysł się tam wspinać. Jesteś syntetykiem, a syntetyk, jak każdy mikser, może się zapchać. No to kiedy to naruszasz, to się pyli strasznie. Wdychanie w tego na pewno nie będzie zdrowe. Wasze karabiny się mogą zapchać, pistolety, wszystko. No i syntetyk oczywiście też. Otrzepuję się z tego. I nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Wydaje mi się, że nie mamy kompletnie szans na powodzenie, próbując przejść tym zapchanym tunelem. Gdybyście mieli jakieś stroje ochronne, to raczej nie byłem, powinno być to problemem, prawda? Kurwa. No, to nie powiesz tego w procentach, jakie mamy szanse? Kurwa, może powinniśmy... Przejdziemy bez żadnego zabezpieczenia w postaci stroju? Nie ma szans na powodzenie. A w tym rozwalonym, desantowym, może tam będą jakieś kombinezony ochronne? W końcu nie przeszukaliśmy tego pojazdu. A mówiłem, że przeszukać. No dobra, jesteśmy dobra. Już tak blisko. Może jednak spróbujemy się włamać przez tamurę. Pamiętacie, że z wami jest grupka cywilów? Cały czas? Oczywiście. Przeżyli to wszystko? Wspaniale. To teraz wiemy, że musimy znaleźć dla nich bezpieczne miejsce przede wszystkim. Są po prostu cichutko i chodzą za wami, nie odzywając się. To faktycznie. Wydaje mi się, że pomysł z powrotem do tego statku jest rozsądny. Możemy tam też zorganizować jakieś, nie wiem, miejsce dla cywili, tak? Mogą tam się schronić. Zwiększy to ich szanse na przeżycie. Na pewno niż wędrówka z nami przez to. Wskazuję na te rury jeszcze raz. Wiecie, może w jakiejś firmie mają skafandry, może jacyś czołgiści mieli skafandry. No jest dużo opcji. Poszukajmy. Tylko gdzie chcecie szukać? Wracamy do tego transportera? Znaczy do tego statku? A jest tu coś w okolicy właśnie jakiś, nie wiem, zakład właśnie czymś się zajmujący, czy coś, czy totalnie nic nie ma? Niedaleko jest bazar, który jest nazywany parkingiem spekulantów, więc istnieje szansa, że tam coś znajdziecie. Raczej bym się na bazar wybrała. Ach, te kobiety tylko o zakupach myślą. Tak, jak zaraz zginąć, to można je w nowych butach. Nie próbujemy zhakować muru? Znaczy tej bramy, tak? My jeszcze mamy taką możliwość. A to nie trzeba się przedostać pod tymi działkami, żeby zhakować je? No nasz dowódca musiał tutaj za kosami dobiec. I spróbować. Może można coś czymś te wieżyczki rozproszyć, kiedy dowódca będzie przebiegać. Jeśli biegniemy może w trójkę na raz, to wieżyczki nie będą wiedziały, na czym się skupić. Nie, to nie będzie rozsądny pomysł. Tak mi się wydaje. Po tym, co widzieliśmy, ale co się stało z poprzednim... Ale zmijewski ma święty skill na bieganie pomiędzy ostrzałem. Tylko gdy jest mocno spanikowany, więc musielibyśmy go najpierw do tego stanu doprowadzić. No to nie problem. Nie kuś.
Nie bądźcie tacy do przodu. Kurwa, może da się. Musimy tam się coś... kurwa pośmiać, bo inaczej zwariujemy za chwilę. Może da się tam coś wpuścić, kurwa. Nie mamy jakiegoś drona czy innego gówna, które by mogło zwrócić na siebie uwagę wieżyczek, chociaż przez chwilę. Nie znajdziemy czegoś podobnego w jednym z tych pojazdów rozpierdolonych. Macie też szóstkę cywilów. Nie byliby zachwyceni. Za długo stoimy w miejscu, musimy się na coś zdecydować, do cholery. To co, bazar? Czy... Nie. Może być i bazar, kurwa. Papierosy mi się kończą. Dobrze, to co, idziecie na bazar. Mhm. Bazar, jak to bazar? tutaj bardziej... w zamkniętej formie występuje, bo jednak jest zimno na tej planecie. Chociaż dalej odbija się na parkingu, to stoją tam jakieś budy właśnie, w których można kupić to i owo, można kupić coś do jedzenia, jakieś potrzebne rzeczy. Każdy wie, każdy kto żyje w Polsce wie jak wygląda bazar, więc nie będę opisywał dokładnie. Ale widzicie, że tam akurat jak podchodzicie do bazaru, to tam kręci się kilka takich właśnie snujących się postaci. Jeden właśnie jakiś mężczyzna, który ściągnął kurtkę i teraz widzicie, że jego całe ciało jest obkryte tą czarnymi tymi ropieniami i trzyma jakąś kobietę, która też jest pokryta tym czarnym i uderza jej głową o lampę uliczną, żeby już rozbita jest ta głowa, on dalej uderza w szale, sycząc przy tym i krzycząc. Co zaraz zwrócił uwagę kolejnego, który biegnie w niego i też zaczynają się szarpać, no byli tu ludzie. A może możemy ich skierować pod te działka? Będą naszym mięsem armatnim. To jest bardzo dobry pomysł, Dante. Musimy... To jest dobry, jak to zrobić? Najpierw musimy zadbać o to, żeby cywile byli w bezpiecznym miejscu. Potem sprowokujemy ich, żeby za nami podbiegli pod działka. Potem zobaczymy, co będzie dalej. Ja mogę z nimi podbiec pod te działka i spróbować jakoś dobiec do tego panelu, który pozwoli mi na zhakowanie wejścia. No może działka skupią się na nich. Nie wiem jeszcze jak są, jacy są szybcy. A zaraz, oni cię będą gonić, czy jak to widzisz? Nas gonić. A potem się rozproszymy. Będą nas gonić i wbiegniemy na teren, gdzie strzelają działka, żeby strzelały do nas i do nich jednocześnie. Tak, gdzie mniejsze szanse, że nas trafią. Nie no, myślałem bardziej o tym, żeby tuż przed tym zasięgiem działek rozproszyć się i pozwolić tym stworom wbiec tam. Tak, i żeby działka... Stwory pobiegną za nami dalej, nie? Więc no właśnie tego nie wiemy. Tego nie wiemy, jak one się w sumie zachowują, jakie, na co zwracają uwagę, na co nie zwracają uwagi, czy ich przyciąga ruch. Nie wiemy, jacy są szybcy. Nie wiemy, jacy są sprytni, czy to są istoty w miarę inteligentne, czy bardziej działają na zasadzie instynktu, że jak poczują tylko twoją woń, Hammer, to będą tylko ciebie gonić. A może po prostu woń samego człowieka wystarczy, więc wtedy nie powinny mieć problemu z syntetykiem, takim jak ja. A może po prostu ruch je denerwuje. Tak jak widać po tym, że jeden właśnie trzaska głowę drugiego o latarnię. Nadal twój plan, dowódco, wydaje mi się mocno listy, ale okej. Nie jest to plan, to sugestia. To, że mam stopień wojskowy, nie oznacza, że czuję się w jakikolwiek sposób kompetentny, żeby wydawać wam rozkazy, skoro wy jesteście wytrenowanymi Marines. Patrzyłem teraz na dowódcę takim wzrokiem. What the fuck? To już burzy mój porządek świata zupełnie. Hammer, gdybyś na chwilę
odwrócił wzrok od lufy swojego własnego karabinu, zauważyłbyś, że jestem sanitariuszem. Ale tego nie ma w protokole, prawda? Dałbym ci w ryj, ale jesteś dowódcą, więc nie mówię. To jest w protokole. Wiem. Dobrze, więc rzućcie sobie na spostrzegawczość. Kto chce wypatrywać potencjalnych rozwiązań? O kurde. Wesoło, dobrze. Chcieliście wypatrywać potencjalnych skafandrów, jakichś rozwiązań, przynęt. I w tym momencie po prostu widząc te okrucieństwo tych bestii, to jak tam zwłoki dzieci gdzieś leżące, to Dante po prostu zemdlała. W tym momencie zemdlała i padła na ziemię. No to Andrzej to od razu podbiega i udziela pomocy medycznej. Zauważyłeś właśnie, jak tam gdzieś jakieś dziecko pod nogi, matka wyciąga z wózka jakieś zwłoki dziecka i gdzieś tam rzuca i po prostu w tym momencie no to już za duże gówno i... Zmijewski zobaczył taki całą gdzieś tam pozostałości, jakiś kontener na tym bazarze, przy nich niedaleko i po prostu tylko przytulił się do ściany tego kontenera i usiadł na dupie i zamknął oczy, żeby tylko nie widzieć tego gówna, które tam jest. Boże nie zemdlał, ale gdzieś tam generalnie odleciał na chwilę i nie może się na to gapić. Tak, za to Hammer, który patrzył akurat w inną stronę, w tą lepszą stronę popatrzył, zauważasz, że po prawej stronie, daleko, daleko tam na ulicy, jest wbity w ścianę transporter opancerzony, Marines, i ktoś właśnie w ubraniu Marines siedzi nad jakimiś zwłokami obok tego transportera i coś tam żre na ziemi, pewnie przemieniony Marines żre drugiego Marines, który leży, ale transporter wydaje się, że po prostu się rozbił w wyniku tego, że coś im się stało, że on tylko uderzył w ścianę, nie został zniszczony rakietą czy coś, więc może jest sprawny. Dowódco, reszta, transporter chyba sprawny, gdzieś tam gapicie jak stroka gnat. Ja udzielam pomocy, nie? Medycznej, więc jakby... Ja zemdlałam, więc ja się nie odzywam. No się odwracam, patrzę i właśnie, co tu się stało? Atakuje nas? Czego należy? Tak, reszta waszego wesołego towarzystwa została z tyłu, ta dwójka Marines została z tymi cywilami trochę z tyłu, więc oni nie biorą w tym udział w zwiadzie. Zmiejewski, co się dzieje? Kurwa nic. Co tam zobaczyłeś? No transporter, chyba cały. Tylko tych dwóch takich popieprzonych, teraz zmienionych, tego pilnuję, albo jeden. No to ich rozpierdolimy, kurwa, rozpierdolimy ich, kurwa, Hammer. Słyszysz, rozpierdolimy ich, to już nie są ludzie, kurwa, trzeba ich rozpierdolić. A później, kurwa... Hammer. No? Kurwa, słuchaj. Tam w bazie. Tutaj już kurwa nikt żywy nie został, Hammer. Same takie potwory. W bazie też pewnie. Ale my jesteśmy żywi, kurwa, damy radę. Słuchaj, kurwa. Damy radę. W bazie jest winda. Ale oni przecież kurwa tam mają też atomówki.
Trzeba je kurwa odpalić. Trzeba rozpierdolić ten księżyc. Już nie ma kogo tutaj ratować. A jeszcze to gówno się rozprzestrzeni. No ale najpierw podałbyś to... Jeszcze kurwa nie oszalałem, chociaż trochę tak wygląda, ale mówię poważnie kurwa. W bazie są atomówki. Dobra, zdetonujmy to gówno, ale jakoś dopiero jak będziemy odlatywać. No i dobrze mówisz, to idziemy kurwa. Kogo trzeba rozpierdolić? Mamy jest kurwa jakiś debil, no weź. Zastrzel go ty, będzie ci poprawić się od razu na duszy. Tak, tamte wracasz do świadomości, widzisz Szczeplina, który nad tobą się pochyla i cię tam solem i trzeźwiącymi pod nos. Co się dzieje? Co się stało? Gdzie jesteśmy? Jaki to masz stopień wojskowy? Szeregowy? Jaki to? Nie pamiętam. Starszy szeregowy? Tak, starszy szeregowy. Tak? Jesteś starsza szeregowa Dante i należysz do korpusu kolonialnych Marines. Aktualnie znajdujemy się na Księżycu, na którym nasi zleceniodawcy przeprowadzają testy biologiczne, a do tego nastąpił atak znanych sił komunistycznego wroga. Próbujemy dostać się do fortu, w którym znajdziemy odpowiedzi na pytania i sposób na to, żeby wydostać się z tego piekła. Aktualnie padłaś ofiarą zbyt dużego natłoku stresu i prawdopodobnie twój mózg się odciął na moment. Czy jesteś w stanie chodzić i się porozumiewać? Tak. Kurwa, nie zwariowałam jeszcze. No to... Chaplin staje. Staje. I teraz dopiero zwraca uwagę na... Wskazuje jakby Dante na Żmijewskiego i na Hammera i na to, co tam się dzieje. Chodźcie tu. Chodźcie tutaj. Spójrzcie tam. Podchodzę. Co tam macie? Transporter chyba sprawny. Tak, kiedy podchodzicie bliżej w stronę tego transportera, żeby się przyjrzeć, to tak, oprócz tego zarażonego, który tam siedzi i potencjalnie może was zaatakować, to transporter wygląda po prostu na lekko wygniecony, ale sprawny. Będzie działał. I pewnie ma sprawny system rozpoznawania, tak? Więc będziemy mogli dojechać bez ostrzału. To jest nasza nadzieja. Szybka piłka, ktoś musi go zdjąć. Kurwa, Hammer, ty. Mi już ręka drży, kurwa. Dobra. Widziałeś, co się przed chwilą stało. Strzelam. No i tak chcę trochę w miarę z bliska, wiesz, dobrze przymierzyć, nie? Tak, bez rzutu to rozwiążemy. Po prostu go rozsiekałeś. Huk wystrzału rozniósł się po okolicy. I w tym momencie, zaraz o niej. I w tym momencie zdaję sobie sprawę, że jeżeli te stworzenia przyciąga dźwięk wystrzału, to pewnie to usłyszały. Kiedy odwracasz się w stronę bazaru, gdzie ich było dużo, widzisz, że biegną w waszą stronę gdzieś tak z 10-15. Do transportera! Treści, wiesz, biegnę tam, nie? Nie oglądając. Biegam do transportera. Kurwa! I zamykamy za sobą drzwi. Ten Żmijewski tak patrzy tylko do tyłu na tych pozostałych dwóch Marines i cywilów. Rozjechać ich! No. Marines czy cywilów? Wołać ich! Oni zostali z tyłu, nie poszli z wami i właśnie to, co teraz widzicie, to, że grupka... Czy tam przemyśl, że ten transporter, on ma jakąś broń zewnętrzną, czy nie? Czy tak, jest tylko... ma. No to przy taką grubszą bronią możemy zaraz zrobić porządek z tym gównem czarnym. Ja się dorywam do, wiesz, do tej broni i chcę strzelać, no. Dobrze, to test ciężkiego sprzętu. Ja też to zrzucę. Pięknie. Ładnie. O.
Tak, ta grupka, która biegła w waszą stronę, momentalnie spotkała się z działkiem zamocowanym na transporterze i jest. Po prostu zmieliło je. Kamer szczęśliwy. Zmieliło to, siedząc przy konsoli, bezpiecznie zamknięty w środku, celowniczek, grasz w grę komputerową, zabij zombiaka. Super gra. Ale to też zauważasz przez ten wizjer, że część z tych zarażonych oddzieliło się i biegnie właśnie w stronę waszych kolegów i cywilów. O nie, proszę. Mogę ruszyć tym transporterem? Mistrzu gry, jakby... Ja cały czas chciałem strzelać w tamtych, którzy mają bronić, bo ja się czuję bezpiecznie w środku. Aha. Tamtych to mogę rozjechać, nie, dla mnie to było oczywiste, że jakby no... Po to strzelam, żeby ratować, po to pytałem tych, którzy są zagrożeni, nie? Tak, to widzisz, że no strzelasz do nich, ale w tym... Ci Marines, o ile to jednak Marines są, to zachowali zimną krew i po prostu zaczęli strzelać w tych zarażonych, to cywile się gdzieś rozbiegli, po prostu nie widzisz ich już przy nich. No możliwe, niestety. Ale tak, no... Tak, czołg, transporter jest sprawny. Po prostu najprawdopodobniej jak oni zostali zarażeni, bo nie jest to szczelne od środka, to po prostu zmienili się i zaczęli się żreć i walnęli w ścianę. Więc tak, kto chce prowadzić? Chaplin, tak? Ja mogę prowadzić. Dobrze, więc wyjeżdżasz z tej ściany, no i transporterem da się jeździć. Nie jest to teraz proste w takim zrujnowanym krajobrazie przez wojnę, ale da się przejechać przez te ulice. Mhm. To kieruję się w stronę portu. A zabierasz tych dwóch Marines ze sobą, czy zostaje? Tak, oczywiście, że tak. A szukasz cywilów? Jeżeli... Cywile się rozbiegli. Mamy na to czas? Poradzę sobie. Byli szczęśliwi i mieli szczęście do tej pory, to dalej będą mieli szczęście. Dobra. Nie, czekajcie, kurwa, musimy ich zabrać. Ale skąd wiesz, że ich nie zabiją w tym forcie? Nie wiem, czy nas do niego spóźniesi. W forcie nikogo nie ma. Fort jest pusty. A ja Hammerowi już mówiłem, kurwa. Na odchodnym odpalamy atomówki, kurwa. Przecież nie spuścimy atomówek na tych ocalałych cywilów. No tak. To gówno, znaczy... Sorry, wy może tego nie słyszeliście, ale to gówno nie może się tak rozprzestrzenić. Trzeba rozpierdolić ten księżyc, kurwa. Ja mam ogromny problem z dostosowaniem swojego poziomu empatii do was, żołnierze. Nie wiem, z jednej strony jesteście bardzo wrażliwi na krzywdę innych, a z drugiej strony patrzę na Żmijewskiego, tak jakby już nic was nie obchodziło. Kurwa. Obchodzi mnie, jak to czarne, smoliste gówno, które spadło z nieba, jest zaraźliwe i kurwa nie daj Bóg, by się rozprzestrzeniło na inne układy, przejebane kurwa. No tak, zrobimy bum bum, grzybek i po sprawie. Tylko tych, nie można ich tutaj kurwa zostawić, bo co my kurwa jesteśmy? Teraz przywołamy. Mamy tu jakiś megafon? Chociaż... Ej, Hammer! No na pewno macie jakiś... Proszę zgłosić się do transportera. Wszystkich kurwa tych truposzów już rozpierdoliłeś na tym pazarze? No nie, no zobacz, się rozbiegły, no ale staram się. Kurwa, widać, że matka na konsoli ci grać nie dała. To nie może być takie trudne. Dobra. Kiedy tak się zastanawiacie nad tym, co robić... Ja cały ten... czas kieruję w stronę fortu jakby. Aha, czyli cywilizm zostawiłeś, to. No, jesteście przy forcie, to bardzo blisko jest. Ale widzisz, jak już podjeżdżasz... Jak podjeżdż... do Żmijewskiego z poważną miną. Nie miałem matki. Zostałem wyhodowany na idealnego żołnierza. W sztucznych zbiornikach. I odwracam. Kurwa.
To ktokolwiek cię hodował, spierdolił sprawę, Hammer, wiesz o tym. Może tak. I spierdolił. Jak podjeżdżasz. Parę razy ci dupstwo utratowałem. Jak podjeżdżasz do fortu i naciskasz transporter, żeby otworzyło bramę, wyskakuje, nic się nie dzieje. Wiesz, że to powinno ci odpowiedzieć jakoś, czy coś zamrygać, ale to w ogóle martwy jest ten transponder. Sprawdzam stan techniczny tego transpondera i czy da się go naprawić. Test komputerów. Mhm. Jeden sukces to za mało. Chciałem powiedzieć, że 3 sukcesy. Mhm. Transponder nie działa. Nie otworzymy tak bramy. Mówię to oczywiście do was, nie? A czy odpowiednia siła ognia nie otworzy bramy? Ford jest przygotowany na ostrzał z artylerii, także... Ale obawiam tak, się. Odpowiedni trzask w bramę ją otworzy, tylko byście musieli... No, transporter nie ma takiego działa. Ale wysadzić... Wszystko da się wysadzić, jeżeli ma się odpowiednio dużo bombę, prawda? Jakieś pomysły? Kurwa, dowództwo. Ja nigdy nie musiałem myśleć. Ja zawsze miałem tylko dobrze strzelać po mordach. Jak dobrze strzelasz, to wymyśl, jak rozstrzelać tą bramę. Jak dużo i jakiego materiału potrzebowalibyśmy, żeby coś takiego wysadzić? A ty nie dasz rady się tam włamać do tego systemu? Teoretycznie to jest wóz opancerzony. Te działka nie mają aż takiego kalibru, który by bezpośrednio od razu zagroził, więc teoretycznie czysto. To mówię do Hammera. Można spróbować się podjechać tym pod bramę i szybko wyskoczyć, ale no jest, cały czas jest to ryzykowne. On długo nie wytrzymał strzału z tych działek. To mówię Hammerowi, że jest na to, jest taka możliwość, ale mamy naprawdę 10 do 15% szans na to, że to się powiedzie. Zawsze więcej niż zero. To by też nie pozwalaj za długo przy komputerze siedzieć. Skoro nie umiesz tego, więcej niż 15% szans, żeby otworzyć. Ja nie mam lepszego pomysłu. A wkurwa mnie ta bezczynność. Jedziemy pod ten, pod drzwi, wyskakujesz, jesteś dobry i otwierasz nam drzwi. Zhakowanie bramy to będzie test komputerów z minus 3 modyfikatorem. Wystarczy jeden sukces wtedy. No to... Rozpędzam ten transporter, ale nie tak, żeby uderzyć w tą bramę, tylko żeby w miarę jak najszybciej dojechać do niej i się zatrzymać tuż przy tym panelu, przy którym mogę schakować, tak? Tak, to jedziesz. Wieżyczki od razu się budzą. Przy bramie jest ich oczywiście więcej niż przy murze. Zaczyna się ostrzał. Po prostu słychać ten huk w środku, jak rykoszetują pociski, ale też no pierwsze co to działko po prostu zostało zaraz unieszkodliwione, zaraz przestało odpowiadać na wszelkie komendy. Przestrzeliło jedną oponę, ale podjechałeś tam trochę z poślizgiem, wjechałeś w to światło bramy. Masz, no teoretycznie tu już nie strzelają, ale już nie wrócicie tym transporterem. Wstaję z siedzenia i wychodzę na zewnątrz, podchodzę do tego panelu. Mhm. No, nie strzelają do ciebie. Tu one nie patrzą tak bezpośrednio pod bramę. Mm-hmm. One raczej mają bronić dostępu do murów niż już samego muru. Podchodzę do samego panelu i próbuję się włamać tak, żeby otworzyć bramę. Dobrze, to teścik na komputery z minus 3. Haha.
siedzisz, męczysz się przy tym, dłubiesz. Ale no nie wychodzi ci, no najprościej na świecie ci nie wychodzi. Nie potrafisz odpowiedniej komendy wywołać. Jeszcze chwilę potrwa, mówię. W tym momencie jeszcze dodatkowo razi cię prąd w tego wszystkiego. Zapisz sobie jedno obrażenie. Od health odejmuje, tak? Tak. Czy w... Tak, od health odejmij jeden. Okej. Okay. Widzicie, okay. Że po prostu przy tej kosoli popieścił prąd. Kurwa! To żyje? Tylko lekkie problemy, mówię, wycierając biały śluz z nosa. To się może znaleźć na tym głównie inny? Bo dowódca się wydaje wstrząśnięty trochę. I dalej próbuję tam otworzyć, dostać się do odpowiedniego menu i otworzyć tą bramę. Wpisz sobie modyfikator minus 3. Gdzie to wpisuję? Jak tam rzucasz, to nie wyskakuje ci okienko? Chyba trzeba było jakimś prawym naciśnąć. A prawym przyciskiem myszy wtedy na rzut. Wtedy powinno wyskoczyć chyba. Tutaj, tak? Nie wiem, gdzie tutaj, bo nie widzę, co masz na komputerze. Czekaj, no mam rzut, tak. Mam te 9 kości czarnych mojego rzutu i 0 sukcesów. Jak naciskam na prawy, to tutaj się nic nie dzieje. Prawym przyciskiem na nazwę umiejętności. Okej, okay, mam to. I base modifier 0 to daje minus 3, tak? A jest. Dobra. Zapikało, zamigało. No i brama nie brama się nie otworzyła cała, ale się uchyliła, bo zaraz się więcej nie potrafiłeś się otworzyć, ale na tyle, żeby dało się wślizgnąć do środka. Droga wolna. Mówię i przechodzę przez to. I wchodzicie do bazy, która jest wyłączona. Widzicie, że żadne światło się nie działa i tak dalej. Są tylko podtrzymywane podstawowe systemy. I że wchodzicie oczywiście przez podziemne wejście do ciemnej bazy. Na tym skończymy sesję, bo pewnie się domyślacie, co będzie dalej. Zostaniemy się do transportera i wylecimy, ponieważ nikogo tam nie ma. Nikogo. Zanim wylecimy, to ja nie wiem, czy ja powinnam z wami lecieć. No nie wszyscy wylecimy, ale część z nas, większa część, wyleci. Słuchaj, Może nawet część ciebie z nami poleci, więc jakby... Dante może ksenomorf cię wpierdoli po prostu w trakcie pobytu w bazie i problem moralny z głowy wtedy. Tak. Mamy sanitariusza od czegoś, już się wolę dać pokroić i szkoda, żeby to wyłaziło. Kto wie, może w bazie na tym poziomie minus 3 tajnym coś mają na ksenomorfy w brzuszku. Tabletkę po. Dobrze, ale tym wesołym akcentem... Dwie godziny po zjedzeniu ksenomorfa. Tym wesołym akcentem zatrzymam już streama. Dziękuję wszystkim, którzy to oglądali. Dzięki.